Catering Pomelo. Tak smaczny, że nie trzeba nic dodawać. Zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. Największy rewanż od czasu największego rewanżu, jaki Kubie Białkowi przyjdzie za chwilkę do głowy i który wam powie, bo no, spotkanie zapowiada się niesamowicie. Przypomnę, kilkanaście miesięcy temu w spotkaniu jeszcze rozgrywanym, gdzie to było? W Ząbkach. W Ząbkach, tak jest. U słynnego Wojtka Pieli na Włościach. Orzeł Baniocha zniszczył, zmiażdżył, rozpierdańczył nasze marzenia o tym, żeby awansować do Ligi Okręgowej. Ja to spotkanie miałem okazję komentować, tonąc we łzach. Naprawdę, ja w życiu nie wylałem tylu łez, nawet jak mnie kolejne dziewczyny zostawiały, jak wtedy. I wtedy nie udało nam się ich pokonać i awansować do Ligi Okręgowej. Ja pamiętam to spotkanie, nasz sympatyczny Japończyk zmarnował jakieś 10 stuprocentowych sytuacji. Ja już się bałem, że on będzie chciał honorowe seppuku popełnić. Na szczęście nic takiego się wydarzyło, niemniej jednak ten mecz siedzi nam w pamięci od bardzo dawna. Dzisiaj czas na wielki rewanż. Widzimy bohaterów tego właśnie spotkania. Witają was bardzo serdecznie. Jakub Białek. A także Kamil Gapiński. Jest nam bardzo miło, ponieważ po raz pierwszy od czasów świętej pamięci Radia Weszło FM komentujemy razem spotkanie. No i czekamy na to, co się wydarzy. Skład KTS-u Weszło w bramce z numerem 35 Marcinkowski. Dalej 26 Bochenek, 4 Boruń, 44 Świdzikowski i 99 Olszewski. To jest linia defensywna. W środku pomocy 10 Machalski, 16 Urbański, 21 Grabowski. Po bokach pomocy 77 Kosecki, 29 Neumann i z przodu nasza najlepsza dziewiątka, absolutny lider tej drużyny, najsympatyczniejszy piłkarz, najmniejszy maruda w zespole, no i też najlepiej uczesany zawodnik, widać nawet już na boisku poprawiający fryzurę, Daniel Ciechański. No by to nie było dzisiaj jego najlepsze zagranie. No ten mecz poprzedni z Orłem Baniocha był fatalny, muszę ci powiedzieć, więc w jego wykonaniu między innymi właśnie wszyscy wtedy zagrali fatalnie. Tak. Byłeś na tym meczu też? Nie, ale chyba go oglądałem. Pamiętam, że było... Szczególnie, że ja go komentowałem w radiu. Aha, okej, okay, czyli go nie oglądałem, być może go słuchałem po prostu. Śledziłem w jakiś sposób na pewno wydarzenia z tamtego feralnego dnia. Wówczas przegraliśmy 1-3, bramkę dla nas honorową, ale też bramkę wówczas na 1-0 zdobył Madej z karnego. Madej, którego oczywiście pozdrawiamy, gdyż nie jest już od jakiegoś czasu naszym piłkarzem. Dla Orła Baniocha strzeli Ciesielski, Bogacki i Kościanek. No, wynik 3-1 sprawił, że Orzeł Baniocha przeszedł do finału baraży, gdzie rozgromił w jeszcze większych rozmiarach PKS Radość 4-0 i awansował wówczas do Ligi Okręgowej. No i to trochę przyhamowało rozwój KTS Weszło, który no przez to, że wówczas nie awansował, musi grać teraz w tej zreformowanej piątej lidze, czyli de facto KTS nie awansował, jak wiemy. Niby awansował, ale utrzymał się dalej na tym poziomie. Z kolei Orzeł Baniocha podąża drogą ku górze, gdyż gra właśnie w czwartej lidze i utrzymał się dość pewnie na siódmym miejscu. A był to bardzo trudny sezon czwartej ligi, gdyż aż 8 drużyn spadało bezpośrednio ze względu właśnie na wspomnianą reformę. Ja muszę jako arbiter elegancji powiedzieć też, żebyście zwrócili uwagę, jak doskonale ta czerwień na koszulkach piłkarzy KTS-u Weszło komponuje się z tym różem naszego bramkarza. Prawdziwi mężczyźni nie boją się różu i kolega Marcinkowski jest potwierdzeniem tej tezy. W biało-czarnych strojach drużyna Orła Baniochy, tutaj skład następujący z numerem 1 Gracik, dalej 2 Dąbkowski, 5 Szczerbowski. To są stoperzy na lewej stronie, jeżeli chodzi o obronę. Dębiński z numerem 22, na szczęście nie Jacek, także nie musimy panikować. 11 Rusztecki, 15 Ciesielski, 16 Warchoł, to są boczni pomocnicy. 8 Koriaznow, 19 Grudziński, 18 Wosztyl i z numerem 99 Bartnik, ale też na szczęście nie Wojciech, nie ostatni polski medalista Igrzysk Olimpijskich w boksie z Barcelony z 92 roku. Ja mam nadzieję, że to ustawienie, które podał mi obóz z Baniochy, jest, powiedziałbym, dobre, bo nie wiem, może mnie wypuścili, może to jest jakiś koń trojański, może tam tak naprawdę grają inni zawodnicy, na tego z pewnością... Zobacz, nie mają nazwisk na koszulkach, więc nie jesteśmy w stanie tego do końca zweryfikować. Tak, a nie jesteśmy jeszcze na takim poziomie, żeby piłkarzy Orła Baniochy poznawać po twarzach, co więcej myślę, że nigdy nie będziemy na takim poziomie, prawdę powiedziawszy, no ale...
Poczekaj. Kolejna porażka, tfu. I już za chwilę ten poziom będzie bardzo blisko nas na wyciągnięcie ręki wręcz, gdyż wówczas na trzeci mecz z tą drużyną spinalibyśmy się niewiarygodnie. A teraz jesteśmy mimo wszystko pewni siebie. To KTS weszło, mimo że gra w niższej lidze, jest faworytem tego spotkania. No i walczy o to, żeby przedostać się do kolejnej fazy okręgowego Pucharu Polski, do kolejnej fazy, czyli do 1/8. No ale z takimi badaniami jak teraz kolega Świdzikowski, to my się możemy przedostać co najwyżej, nie wiem, na 40 metr od bramki rywali. Dobrze udało się odzyskać futbolówkę we Szlakom. Jest Olszewski po lewej stronie. Olszewski spokojnie jeszcze raz do Świdzikowskiego. Chyba najlepszego zawodnika KTS-u weszło obok Daniela Ciechańskiego w przekroju całego tego sezonu. Nie dość, że czyści wszystko w tyłach, to jeszcze kapitalnie potrafi się podłączyć do akcji ofensywnej. Szczególnie przy tych stałych fragmentach gry, gdzie naprawdę jest takim, powiedziałbym, Jean-Pierre'em Papenem naszej drużyny, który w powietrzu potrafi sfinalizować niejedną akcję. No teraz kolejne kiepskie podanie i powiem Ci, Kuba, że zaczynam się stresować, bo to 70 sekund na liczniku, a już dwa, no bardzo niezdarne zagrania. To prawda, to prawda. Jeśli chodzi o przegranie piłki z naszej defensywy do ataku, jest to poziom Glika i Bednarka. Wbrew pozorom nie jest to żaden komplement. My widzimy tutaj, że kolejne Jupitery rozpościerają swoje światło, sprawiając atmosferę naprawdę wielkiego meczu. No i na taki wielki mecz dzisiaj liczymy. To nie będzie prawdopodobnie taki mecz jak zwykle KTS-u. To nie będzie jakiś 10-0, które rozstrzygnie się już 15 minut. Teraz uwaga, bo Bartnik przedzierał się i chciał tam oddać strzał. Na szczęście nieczysto trafił w tę piłkę najbardziej wysunięty z zawodników Orła Baniochy. Z tego co wiem, to jeszcze też zapalał światła na Konwiktorskiej, żeby było tutaj jeszcze jaśniej i generalnie we wszystkich innych warszawskich stadionach. I tymczasem będą jeszcze fajerwerki, żeby było już to już jak awansujemy do kolejnej rundy Pucharu Polski. I tutaj trener Piotr Kobierecki cytuje, chociaż pewnie nie powinienem, bo powiedział to mi, a nie wam, ale cóż, mówię wam to w tajemnicy. Nie powiedział, że to jest jego dziewiczy rejs na tym poziomie rozgrywek w Pucharze Polski, więc życzyłem mu, aby nie był zbyt wzburzony i żeby po takich wodach płynął, żeby rzeczywiście wszystko się dobrze zakończyło, żeby ta nasza łajba weżdacka nie utonęła. Tak jest. Tak, no na to liczymy. Wspomniałeś o Różu Marcinkowskiego. To jest debiutant w pierwszym składzie KTS weszło. On już zagrał w jednym z ostatnich meczów poprzedniego sezonu, natomiast wtedy wszedł z ławki, a dziś po raz pierwszy jest w wyjściowym składzie i różowo także mogła potoczyć się jego kariera, ale naprawdę różowo, bo jak usłyszysz i wy, drodzy słuchacze, widzowie, jak usłyszycie, w jakich klubach miał okazję gościć nasz bramkarz, no to pewnie padniecie z wrażenia. Uwaga, uwaga, testy. Atletico Madryt, FC Sevilla, Deportivo La Coruña, Sporting Braga, Sporting Lizbona. No finalnie wyszło tak, że gra dzisiaj w KTS-ie, natomiast trochę tej dużej piłki liznął. Grał też w drugiej lidze cypryjskiej, gdzie jego dobra postawa sprawiła, że zainteresował się nim AEK Larnaka, gdzie był również na testach. Spędził tam trochę czasu, natomiast finalnie nie miałby zbyt dużych szans na regularną grę w tej drużynie, więc pozostał w drugiej lidze cypryjskiej, a później wrócił do Polski, do KTS weszło, trafił z KS Raszyn. Mam nadzieję, Kuba, że już Cię lepiej słychać, bo ktoś nam napisał, Mateusz, na Twitterze, teraz, że średnio. Daniel Ciechański w polu karnym przewraca się, no nic tam nie było, nic tam nie było, on domaga się faulu, dyskutuje teraz z sędzią, natomiast po prostu poślizgnął się na zroszonej murawie i piłka w posiadaniu Orła Baniocha. Od razu widać, że dziennikarz piszący jest dzisiaj ekspertem. Ilu ekspertów w telewizji użyłoby słowa zroszonej, mój drogi? Jestem pod wrażeniem. Teraz chciałbym być pod wrażeniem akcji naszych piłkarzy. Za chwilkę będą rozpoczynać rywale. Gralik z numerem pierwszym, nie Gracik. Ja po prostu źle przeczytałem jego nazwisko, bo to L u mnie jest podobne do C. A kiedyś mieszkałem nawet z kolegą na studiach, który tak się nazywał, więc już będę pamiętał. Gralik w bramce Orła Baniochy. Tymczasem piłka przejęta przez Gerarda Borunia. Do tyłu jest już daleki taki dosyć chaotyczny wykop do centralnej części boiska właśnie w wykonaniu Marcinkowskiego. Piłka jeszcze przejęta przez naszych rywali. Bartnik chciał ruszyć w kierunku bramki. Na szczęście się pośliznął na tej, raz jeszcze to powiedzmy, zroszonej murawie. No i w związku z tym udało się KTS-owi tę piłkę odzyskać. Tak jest. Póki co faktycznie układa się to w obraz dość wyrównanego meczu. To nie jest tak, że KTS weszło z łatwością, że dostaje się pod bramkę rywala. Wręcz przeciwnie, natomiast inicjatywa jest raczej po naszej stronie. To my częściej mamy piłkę, to my atakujemy pozycyjnie. No i oby był to dobry prognostyk przed kolejnymi minutami tego spotkania. Tak, teraz jest Urbański, on potrafi dobrze rozciągnąć lewą nogą, o czym teraz przypomniał Olszewski, nie bez problemów przyjmuje tę futbolówkę i zgrywa do Kuby Koseckiego. Kosecki dzisiaj jest tym zawodnikiem, który jest na podsłuchu, jeżeli chodzi o KTS. Weszło, tak przynajmniej mówił nasz realizator i mam nadzieję, że tutaj jakiś ciekawy materiał pomeczowy powstanie. Tymczasem będzie okazja dla KTS-u, weszło z prawej strony. Czy uda się tę piłkę dośrodkować? Otóż się nie udało Grabowskiemu, w związku z czym nie miał szans, żeby w szóstej minucie tego spotkania otworzyć wynik Daniel Ciechański.
To prawda. Ambitna akcja naszego młodzieżowca, natomiast nic mu z tego nie wyszło. Bramkarz spokojnie złapał piłkę i oglądamy teraz wysoki pressing w wykonaniu piłkarzy KTS. No widać, że oni chcą bardzo szybko odebrać tę futbolówkę i nas to cieszy. Nas to cieszy, natomiast oby też starczyło sił na tak odważną grę, no bo wiadomo, że jak się dużo biega, jak się biega intensywnie, no to siły szybciej się kończą, a teraz starcie w środku pola i chyba nie będzie rzutu wolnego, chyba tylko rzut z autu dla Orła Baniocha. Zapamiętajcie to sobie, drodzy kibice, jak się szybko i dużo biega, to siły się kończą. To jest uniwersalne. Jakobo Białkelo. Nikt jeszcze o tym nie wiedział, ale ja uświadamiam. Znakomicie uświadomiłeś. Jak będziesz miał syna, jestem ciekaw, jak będziesz go uświadamiać, powiedziałbym, w innych aspektach życia. Dzwonią do mnie cały czas ludzie, jak tutaj to spotkanie komentujemy. Dobrze, że szef nie dzwoni z Hiszpanii dalekiej, ale pozdrawiamy, bo pewnie ogląda. Tymczasem w centralnej części boiska jest Olszewski, spokojnie przyjmujący piłkę, ma tam troszeczkę przestrzeni. Specjalnie mocno rywale go nie atakują. Dobiegał, ale tak powiedziałbym, z lekką nutką dekadencji Warchą. Nie udało mu się doskoczyć do tej piłki. A ty też jeszcze coś chyba kiedyś pisałeś. Nie, to ta... Coś ci się zdarzyło kiedyś skrobnąć. Wydaje ci się, będzie dośrodkowanie w pole karne naszych rywali, ale tam dobrze ustawiony, ale zamieszany jest jeszcze raz, piłka do Ciechańskiego nie doszła niestety, nie doszła ta piłka, bardzo dobra interwencja defensora drużyny Orła Baniocha, ale mamy kolejną szansę. Czy będzie kolejna wrzutka? Tak jest, Olszewski. Wycofanie piłki, jest przebitka i Daniel Cichański nie dobił tej piłki. Bardzo dobra interwencja bramkarza Orła Baniocha. No cóż, zapachniało tam takim kiksem, taką bezpańską piłką, do której mógłby dopaść Daniel Cichański i podciąć ją nad bramkarzem w stylu Karola Świderskiego, strzelającego pierwszego gola, swojego pierwszego gola Walijczykom, bo ma dwa takie gole na koncie. Mam na myśli oczywiście ten pierwszy mecz. No ale troszeczkę zabrakło centymetrów Danielowi Cichańskiemu, mimo że to nie wyglądało jak jakaś setka, była to naprawdę groźna sytuacja. I teraz w centralnej części boiska jest Olszewski, jest zagranie, no właśnie, do kogo? Takie powiedziałbym dosyć niebezpieczne, do Urbańskiego. On miał na swoich plecach już jednego z rywali. Był to grający z numerem 18 w Olsztyn. Na szczęście nie udało mu się dojść do tej piłki. Jeszcze raz Urbański z zagraniem do Daniela Cichańskiego. Będzie okazja. Nie, jednak troszeczkę za mocno. Nasz środkowy pomocnik podał do najlepszego strzelca KTS-u i dlatego też w 8 minucie tego spotkania nie udało nam się otworzyć wyniku. No Bartosz Gralik po raz kolejny bardzo dobrze antycypował to, co się może wydarzyć. Duże brawa dla tego zawodnika, bo jest naprawdę pewnym punktem zespołu gości. A tymczasem Orzeł Baniocha stracił piłkę, aczkolwiek my też straciliśmy piłkę, a więc może być za chwilę groźnie. No nie chcielibyśmy, żeby tak było, chociaż rywale grają dzisiaj absolutnie bez respektu dla KTS-u. Tutaj dobiega grający z numerem 16 Warchą. Na szczęście na posterunku był Marcinkowski, który nie pozwolił, żeby ta akcja skończyła się groźnym strzałem prawego ofensywnego pomocnika. Groźnie to wyglądało. Tak, zdecydowanie. Ja już się lekko zestresowałem, jak widziałem, jak lewą stroną biegnie zawodnik Orła, gdyż dobra wrzutka sprawiłaby, że napastnik mógłby wsadzić piłkę do pustaka. Kosecki. Teraz Kuba ma dwóch rywali przy sobie, ale utrzymał się przy piłce. Kosecki, tylko pytanie, co z nią zrobi? No i niestety zagrał niezbyt precyzyjnie do Grabowskiego, ale jeszcze we szlacy. Jest Urbański. On tą lewą nogą potrafi czasem na tym niższym poziomie rozgrywkowym zaczarować. Jeszcze próbują się zabrać z tą akcją we szlacy. Grabowski z numerem 10. Możecie obserwować Machalskiego, jednego z tych pewniejszych zawodników. W barwach KTS-u weszło w przeciągu całego tego sezonu. Przyszedł ze Znicza Pruszków, no i to też widać, powiedziałbym, w tej jego kulturze gry. Jeszcze jest Olszewski, dośrodkowanie, ale to nie była wrzutka, która mogłaby tutaj gdzieś rywalom no przykrzyć życie. Może jeszcze z dystansu będą strzelać zawodnicy KTS-u. Weszło, nie, próba podania tam do Neumana, ale bez efektów. Czy ruszał z kontratakiem? Nasi przeciwnicy, na szczęście tutaj czujnie zatrzymujemy Bartnika. Tak jest, widać, że dzisiaj stawiamy na dośrodkowania, bardzo dużo tych dośrodkowań jak na ten moment meczu, a mamy 10 minutę, natomiast wciąż jeszcze nie sprawiliśmy konkretnego zagrożenia poprzez ten element gry. Czekamy na znacznie lepszą piłkę. Jak wspomnieliśmy,
Mecz rozgrywa się przy Jupiterach. Generalnie jeśli ktoś jest z Warszawy i nas teraz ogląda i nie ma co robić, no to może jeszcze tutaj zawitać na ulicę Marymącką, na stadion Hutnika Warszawa. Serdecznie zapraszamy. Oczywiście kiełbaska jest, piwko jest, jest także i herbatka, którą ja się raczyłem. Polecam, Jakub Białek. Ale z prądem czy bez? Bez prądu, gdyż przyjechałem tutaj samochodem. A no faktycznie, przecież mnie odwozisz. Teraz prawa strona boiska, będzie okazja na dośrodkowanie dla KTS-u. Weszło, ale nie było tam komu zamykać tej akcji. Jeszcze jest Kuba Kosecki. Kuba Kosecki rusza w kierunku linii końcowej, ładnie ucieka Warchołowi. Kosecki, ale rywale znowu czujnie, choć powiedziałbym, że coraz bardziej elektrycznie w tyłach. Tak jest. Próbujemy, drążymy, aż może w końcu złamiemy ten mur. No tego sobie jak najbardziej życzymy. I tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o KTS Weszło. Po prawej stronie boiska Bochenek, nie udało mu się ruszyć z akcją. Będzie okazja dla naszych rywali? Nie będzie, bo na szczęście to podanie do Bartnika niezbyt precyzyjne, choć nawet jakby on do tej piłki doszedł, to Geri Boruń był przy środkowym napastniku naszych rywali. No ten duet Boruń, a także Świdzikowski, myślę, że na tym etapie rozgrywek, na tym poziomie rozgrywek możemy nazwać ich obu, Kuba, profesorami. Tak, jak najbardziej, chociaż można było też dzisiaj spodziewać się na środku obrony Marcina Burkharta, przynajmniej on odgrażał się w stanie kadry, kiedy był u nas w redakcji Weszło, kiedy robił za eksperta. O tym za chwilkę, tak, bo będzie Kuba Kosecki, on potrafi w tym sezonie strzelać ładne bramki. Kuba Kosecki, jeszcze czekam! No i niestety, nie ma gola na 1-0. No tutaj można by powiedzieć, gdyby ta piłka wpadła do siatki, że Kosecki by strzelił gola Ciechanem, tak jak kiedyś Robert Lewandowski Krychowiakiem. Tak, wiele było takich bramek na polskich boiskach. No, nos snajpera nie zawiódł Ciechańskiego, bo wiedział, gdzie ma się znaleźć. Wiedział, że ten strzał nie będzie zmierzał prosto do bramki i że warto tam wtrącić swoje 3 grosze. Natomiast no, o wykończeniu może nie mówmy, bo po co mielibyśmy robić przykrość naszemu napastnikowi. Urbański, jeszcze raz Weszlacy, jest tutaj z numerem 21 Grabowski, od samego początku aktywny w centralnej części boiska. Mam zresztą takie wrażenie, że wygrywamy walkę właśnie w tym sektorze, być może nawet kluczowym. Dzisiaj to się jeszcze oczywiście okaże w kolejnych minutach, jak na razie niespełna 13 za nami. Tak naprawdę ten jedyny pomysł rywali to jest ta długa piłka do Bartnika, teraz trzeba będzie uważać. Chwycił futbolówkę do bramkarskiego koszyczka, na szczęście Marcinkowski i on już spokojnie wznawiają do gry. Świdzikowski, Boruń będą chyba szukać tej prędkości Bartnika, ewentualnie grającego z numerem 18, Wosztyla, nasi rywale, żeby przy jakiejś kontrze po prostu spróbować uciec Boruniowi, no ale mam nadzieję, że ustawieniem, że tą antycypacją, jak to się pięknie mówiło, gry właśnie Maciek oraz Geri dadzą sobie radę. Jest tymczasem Kuba Kosecki. Kosecki, on dzisiaj aktywnie, jeżeli chodzi o te zejścia do środka, dał się sfaulować Kuba Kosecki, tak jest. To jest rzut wolny i to Kuba ze znakomitej pozycji. Tak jest, widać, że Kuba Kosecki dzisiaj szuka gry, często chce dryblować, często chce coś zrobić, natomiast do tej pory niewiele mu wychodziło, ale teraz naprawdę dobra akcja, wywalczył rzut wolny, z którego mamy okazję bramkową, więc brawa dla Kuby Koseckiego. No czekamy na takie akcje, czekamy na jakiś impuls ofensywny, jakiś taki poważniejszy impuls ofensywny, na gola po prostu w wykonaniu piłkarzy KTS-u, no bo też widzimy po obrazie tego meczu, że cały czas musimy uważać na kontrataki. Jedna długa piłka za naszą linię obrony i już może się zrobić smród. Machalski będzie wykonywać ten stały fragment. Tutaj obóz Orła Baniochy protestował, ale o tym za chwilę. Machalski, uderzenie obok prawego słupka bramki Granika. Na nasze nieszczęście w 14 minucie tego spotkania przefrunęła piłka. No byli tam niezadowoleni szkoleniowcy, którzy rzucili jeszcze coś do sędziego bocznego, ale też no, moim zdaniem faul był, natomiast wiadomo, że tutaj zawsze by trzeba było zobaczyć ze 3 powtórki, żeby mieć absolutnie 100% pewność. Natomiast będzie rozpoczynać Kralik z 5 metra. I już Weszlacy z numerem 10. Po raz kolejny Machalski na nasze nieszczęście traci tę piłkę szybko. Koriaznow chciał zagrywać gdzieś do lewej strony, do Ciesielskiego. Na szczęście ta piłka nie doszła do adresata. I po raz kolejny Weszlacy, jest Neumann. Nie udało mu się zabrać z tą akcją prawą stroną boiska, ale też ambitnie wraca, aby poprawić swój błąd. Natomiast ciągle to rywale, zagranie do Bartnika, bardzo nieprecyzyjne. Geri Boruń wyjaśnia sytuację, ale ma też problemy dzisiaj z defensorami rywali. Jak na razie Daniel Ciechański, tutaj krótko przy nim stojący Szczerbowski, drugim ze stoperów, przypomnę, jest Dąbkowski.
To prawda, no wiedzą, kogo trzeba kreść w drużynie KTS-u, no bo Daniel jak zwykle w wybornej formie strzeleckiej. Generalnie KTS w tym sezonie radzi sobie pod względem strzelanych bramek całkiem nieźle. Nie jest tak, że awans do piątej ligi sprawił, iż jest nam trudniej, wręcz przeciwnie. 42 gole w 7 meczach zdobyła drużyna KTS-u. Oczywiście przełożyło się to na komplet zwycięstw. Prowadzimy w piątej lidze, straciliśmy 3 gole, więc idzie nam póki co bardzo dobrze. Do dobrych meczów ligowych trzeba dołożyć teraz zwycięstwo w pucharze. A gdyby tam udało się dojść do tego zagrania Machalskiego na prawą stronę boiska, to kto wie, czy po chwili, no właśnie, najczęściej używane przez polskich komentatorów słowo gdyby. Nawet była taka piosenka Paktofoniki. Gdyby to nie było na niby. Natomiast teraz kończymy z rapem, a zaczynamy ze stałymi fragmentami gry. Z numerem 10 Machalski. On będzie dośrodkowywać z prawej strony, prawą nogą, czyli piłka odchodząca od bramki Gralika. 16 minuta tego spotkania. Jakże przyjemnie, jakże wspaniale byłoby otworzyć wynik Daniel Ciechański, ale niestety nie w światło bramki. A to nie wiem, czy jeden z obrońców Orła. Nie, jednak nie, bo piłkarze KTS-u wracają na swoją połowę. Tak to przynajmniej wyglądało z perspektywy trybun. Bardzo blisko kryty był w każdym razie Daniel Ciechański. No i to uniemożliwiło mu oddanie czystego, soczystego, precyzyjnego strzału. No ale też wiemy, że Daniel Ciechański ma inne atuty niż gra głową, która jest tylko na poziomie bardzo dobrym, a na przykład gra nogą prawą jest na poziomie wybitnym. A lewą? A lewą jest na poziomie znakomitym. Ile ty znasz? Zastawianie piłki, dribbling, on to wszystko ma, siła, antycypacja, odbiór piłki, waleczność, ambicja, charakter, to wszystko można powiedzieć. Czy ty jesteś na słowniku synonimów teraz? Wszedłeś na słownik synonimów? Nie. Nie, absolutnie nie. Jestem na swoim Messengerze, gdzie mam notatki, zobacz. Sam sobie wysłałeś na Messengerze notatki? Tak, wiesz, jak ja sobie ze sobą piszę na Messengerze, stary. Tak? Zobacz, to są moje, a podrywasz sam siebie na Messengerze? Moje rozmowy ze sobą. Kuba, niepokoję się, wy tego nie widzicie, ale on naprawdę wysyła sobie bardzo duże rzeczy na Messengerze. Serduszko sobie nawet wysłałem. On sobie sam wysłał serduszko na Messengerze. Ja nie chcę z tym człowiekiem komentować meczu. Ludzie, Świdzikowski. Bo ja nie mam takiego notatnika jak ty. A przepraszam, żadnych nudesków sobie nie wysyłasz na Messengerze swoich? Nie, swoich nudesków nie, gdyż jeżeli bym chciał, to mam po prostu lustro od tego. Nie brnijmy w to dalej. Jest Kuba Kosecki, będzie okazja dla Weszlaków po prawej stronie. Grabowski, do środku i rzesz tę piłkę. Pierunie, no. Było dośrodkowanie Pieruna. Co to za skandaliczne zachowanie. Ja tam zaraz pójdę na boisko i w moich wysublimowanych butach za kostkę pokażę im, jak się powinno wrzucać. Tak. Podszkolisz trochę. Albo zacznę im wrzucać. Co tu się dzieje? No? Myślę, że mógłbyś im dużo nawrzucać. Oni... No właśnie, bo ty się śmiejesz z tego, że ja piszę sobie na Messengerku, a wy nie widzicie tego, jaki notesik ma redaktor Kamil Gapiński. Nowoczesny, multimedialny. On tam ma 6 giga notatek w nim. Redaktor Tomasz Smokowski mi go polecił, chciałem powiedzieć. No to jest to 6 giga... w naszej redakcji. 6 giga notatek o samym tym meczu. Wyobrażasz sobie? Ja notowałem jak skryba sprzed lat, mój drogi, naprawdę. Człowiek, od 2 tygodni nic nie robię, tylko notuję. Z takim notatnikiem notowanie to aż przyjemność. Olszewski, teraz znowu KTS weszło. No mamy tę przewagę, częściej przebywamy w okolicach pola karnego rywali. Natomiast ciągle nie potrafimy tego jak na razie przynajmniej spuentować pierwszą bramką w tym spotkaniu. Boruniach za mocno. Znowu przybednarkował, znowu bardzo słabe wyprowadzenie piłki. Błąd techniczny, bardzo prosty, który Gerardowi Boruniowi raczej się nie zdarza. A no właśnie, mówiliśmy o Marcinie Burkharcie. On się odgrażał tym w stanie kadry, że dziś zagra w meczu KTS-u, natomiast no, nie gra. Nie gra, więc nas okłamał. Wspaniała to była historia, naprawdę. Ale jest oczywiście na ławce rezerwowych, więc liczymy na to, że zobaczymy go po przerwie. To też chociaż nie. Może nie wiem, czy na to liczymy, bo jeżeli wszedłby Marcin Burkhardt, to oznaczałoby, że trzeba usprawnić naszą obronę. Czyli w tej obronie musiałoby się źle dziać, a liczymy na to, że będzie się działo dobrze. Póki co się dzieje dobrze. Na razie nie musi się rozgrzewać nasz niezwykle doświadczony piłkarz, który ciekawą karierę za sobą niewątpliwie ma. I jeszcze z prawej strony Weszlacy. Za chwilkę będzie połowa pierwszej połowy tego spotkania. Ciągle bez bramek. Świdzikowski, on potrafi tak majestatycznie, wyprostowany niczym młody Franz Beckenbauer, prowadzić piłkę nie patrząc na nią, a teraz ucieka nasz skrzydłowy Kuba Kosecki. Kosecki, czy zabierze się z tą akcją? Kosecki! Aż 3 rywali zaangażowanych w to, żeby go zatrzymać. No i jednemu z nich udało się wybić piłkę poza obręby boiska, a zatem kolejny korner dla KTS-u weszło. Czekamy na to, aż ktoś zdecyduje się na taki tytuł artykułu Messi za klasy, jeżeli będzie robił więcej takich akcji jak Kosecki, to jeden z lokalnych portali, któryś, nie wiem, który. Z jakiej klasy?
Jezus, Maria, z piątej ligi, oczywiście. Co ty gadasz? Białek, przepraszam. Co ty masz w tych nadawkach? No, ja nie miałem takiej przyjemności ze sporządzania ich jak ty, więc mogło moje oko się na chwilę znużyć tym procesem. W każdym razie chodzi mi o to, że faktycznie drugi bardzo dobry rajd Kuby Koseckiego. Na coś takiego właśnie liczymy, myśląc o tym chłopaku, bo po to on przyszedł do KTS-u. I będzie kolejny stały fragment gry, kolejny rzut wolny, dosyć daleko do bramki Gralika, choć być może któryś z naszych piłkarzy odkryje w sobie wewnętrznego Roberto Carlosa i spróbuje tutaj, przecząc prawom grawitacji, uderzyć, dając tej piłce jakąś nieprawdopodobną parabolę. Widzę, że kandydatem do tego Urbański, no on też jest lewonożny, jednak nie, zostawia futbolówkę grającemu z numerem 10 Machalskiemu, i to Machalski spróbuje teraz rzucić. Może się zrehabilitować za ten pierwszy nieudany rzut wolny. No ale myślę, że teraz raczej będzie dośrodkowywać. Znowu czuję te kiełbaski. Zawsze koło 20 minuty meczu tutaj człowiek czuje kiełbaski i to go bardzo mocno dekoncentruje. Machalski, czy to będzie dośrodkowanie? Raczej tak. Na lewą stronę pola karnego Świdzikowski, ale nie udało się KTS-owi trafić w światło bramki. Wraca nasz stoper, znowu taki wyprostowany, proszę bardzo. Widać, że on też raz na jakiś czas jeszcze z Radomiakiem trenuje tutaj. Nie ma grama tłuszczu, nie? Tak, pewny siebie, piękna postura. Jego nie musiałbyś niczego uczyć. Gdyby był łyżwiarzem figurowym, to by dostawał noty za styl wysoki. Tam 5-9, 5-9, 5-9. Nie od Niemca. No wiadomo, że nie. Tak, Świdzikowski to jest piłkarz, który jest formalnie w sumie piłkarzem Radomiaka nadal, jest tylko wypożyczony do KTS-u. On sam mówił w rozmowie z oficjalną stroną KTS-u, na którą oczywiście serdecznie zapraszamy, bo bardzo dużo ciekawych materiałów tam się pojawia o naszych zawodnikach i nie tylko. Codziennie. Wszelkie zapowiedzi meczowe, relacje meczowe, no i moc innych atrakcji. Mówił, że już powoli zastanawia się nad tym, co będzie robił po życiu, że to jest właśnie dla niego taki czas, żeby może odnaleźć nową drogę po piłce nożnej, gdyż no, jest jedną z legend Radomiaka. Też mówił o tym, że chciałby w Radomiaku popracować w innej roli niż piłkarz. A mówiąc o legendzie Radomiaka, no dobra, może przesadziłem, zasłużonym piłkarzem, ale stawia się go tam na równi z Leandro, jeśli chodzi o nie, te no to zasługi. Jest legendą, nie bójmy się tych słów. No przecież przez lata grał w tym zespole i był ważną postacią. Nawet chyba Szymon Janczyk tak go kiedyś nazwał. Teraz znakomity odbiór KTS-u. Będzie okazja, tam Kosecki po lewej stronie, do niego zagrana piłka. Kuba Kosecki! O nie! Co się stało? Jak myśmy tej akcji nie zamienili na bramkę, to wie chyba tylko Daniel Ciechański. Danielu, a co żeś ty tam narobił? Jak ci przyszedł do głowy taki pomysł, żeby obok bramki, a nie do? Aż się chce zaśpiewać. Danielu, czy ci nie żal? Oj żal, co oj żal. To było? Co to było? No już myślałem, że tylko formalność. Dokładamy nogę i prowadzimy w połowie pierwszej połowy 1-0, a tutaj niestety. No niestety, jak mawiał jeden z byłych reprezentantów Polski, Daniel Ciechański, będzie w przerwie przepełniony frustracją. Myślałem, że powiedziałeś, jak mawiał jeden z byłych reprezentacji Polski, piłkarzy reprezentacji Polski, Daniel Ciechański. Też aż mi się zrobiło słabo, tak, czy coś mnie ominęło. Aż tak złych notatek nie mam, spokojnie. Gralik teraz już wznawia grę, goalkeeper drużyny Orzeł Baniocha. Już w centralnej części boiska mamy Szczerbowskiego. Szczerbowski, no takie pałowanko, jakby powiedział Mieciu, gdzieś na prawą stronę boiska, w stronę Bartnika, z tym, że niezbyt precyzyjne na nasze szczęście, bo to oznacza, że rozpoczyna KTS weszło. Olszewski szybko z autu, bardzo ładnie teraz poczekał Gabor Grabowski, aż ta piłka przeskoczy nad jednym z rywali, czyli nad Koriaznowem. Nic z tego nie wyszło, ale jeszcze odbiór znakomity. Teraz piłkarzy KTS-u weszło Ciechański, natomiast znowu świetnie Gralik, który tam rzucił się pod nogi Daniela po tym dobrym podaniu, to sobie trzeba jasno powiedzieć, od Machalskiego. No nie mam przekonania, że było to dobre podanie. Właśnie wydaje mi się, że to typowa akcja, w której jedna rzecz wyjdzie ci taka nadprzeciętna, ponadprzeciętna, bo ten odbiór w środku pola na pewno niezwykle dobry Machalskiego, no a później zabrakło precyzyjnego dośrodkowania, precyzyjnej prostopadłej piłki, taką wuliczkę. Chyba źle odczytał intencję Ciechańskiego. Myślał, że on będzie robił taki zakos do środka, a Ciechański czekał zrobił raczej taki na piłkę. Wykos. Tak. Po tym wykosie, który zrobił, czekał raczej na piłkę do nogi. Wykos zamiast zakosa. Może damy taki tytuł z tego meczu. 24. minuta tego spotkania. Ciągle bez bramek. Jesteśmy na stadionie Hutnika. Jest Olszewski, który ze Wniaczkiem zagrywa piłkę do Geriego Borunia. Przed chwilką na jego plecach jeden z rywali, a konkretnie grający z numerem 18, Wosztyl. No widać też po rywalach i po ich sztabie szkoleniowym, po tych reakcjach przy ławce, że tutaj wszyscy są zmobilizowani na ten mecz z KTS-em weszło. I niezbyt precyzyjne podanie na szczęście. Olszewski zdążył się cofnąć, ale teraz bardzo prosty błąd naszego lewego obrońcy. Rusza Bartnik. Bartnik, czy zdoła tam się przebić? Na szczęście nie, bo świetnie interweniuje Boruń.
Znowu nam się upiekło, ale ta strata w środku pola Olszewskiego nie ma prawa się przydarzyć. Po raz kolejny dostajemy taki sygnał ostrzegawczy, więc musimy jak najszybciej strzelić gola na 1-0. Wtedy będzie się grało o wiele spokojniej, bo teraz w zasadzie tak średnio co 4 minuty i 23 sekundy, jak właśnie to obliczyłem, mamy lekki smród na naszej połowie. No ja myślę, że 4 minuty i 24 sekundy, ale niech ci będzie. Kosec... Myślę, że ta sprawa rozbija się o ułamki sekund. Może tak być. Jeszcze raz Kuba Kosecki. Rozegranie piłki na prawą stronę. Tutaj po raz kolejny ze złym przyjęciem Weszlacy. Potem trzeba się było ratować faulem, który to faul wykonał Grabowski. Złe przyjęcie grającego z numerem 29 Neumana. No i to jak w siatkówce. Wszystko zaczyna się od złego przyjęcia. Jest złe przyjęcie i potem mamy problem. I kawalkada problemów się potem rozpoczyna. Myślę, że Jakub Bednaruk tylko by nam przyklasnął, gdyby taką analizę usłyszał. Teraz rywale, jakby chcieli troszeczkę odetchnąć, bo to spotkanie jak na ten poziom rozgrywek toczone w naprawdę niezłym tempie od samego początku, a to jedni, a to drudzy suną do przodu. Teraz trochę takiego granka przy własnym polu karnym, żeby złapać ten drugi oddech. Gralik do stopera, Szczerbowski z numerem 5 podłącza się do akcji ofensywnej. Starał się tam poszukać podaniem Wosztyla, czyli tego zawodnika grającego na 10, tego ofensywnego pomocnika, ale na nasze szczęście on do tej piłki nie doszedł. Świedzikowski do lewej strony, Olszewski. Olszewski poczekał, popatrzył, nie cofnął kijem Wisły, tylko podał do Urbańskiego. Mają problemy teraz Weszlacy z tym, żeby przebić się przez dobrze przesuwające się, mam wrażenie, poszczególne formacje naszych rywali. Teraz taka piłka, która może troszeczkę nam otworzyć tę grę, jest Grabowski po prawej stronie, Neumann. Nie miał tam za bardzo miejsca, żeby dośrodkować. Od razu dwóch rywali przy nim, jeszcze jedna wrzutka, ale też czujnie defensorzy naszych rywali. No bijemy głową w ten mur. Kolejna wrzutka. Może teraz Grabowski. No gdyby tym przyjęciem udało się zgubić rywala, to miałby tam przestrzeń do oddania strzału, a tak nic z tych rzeczy. Znowu KTS. Prawie 27 minut tego spotkania za nami. Znowu Olszewski z prostym błędem. Rusza Bartnik. Takie starcie dwóch zawodników z nietypowym 99 numerem na plecach. Sędzia uznał, że nie ma faulu. Też miałem wrażenie, że tam czysto zainterweniował. Na szczęście nasz lewy obrońca, który naprawił swój błąd. Ale też KTS nie rusza jakoś specjalnie szybko. Do przodu uspokoiliśmy tę grę. Machalski do Urbańskiego, ale może Kosa będzie tym zawodnikiem, który zaraz znowu podciągnie, no niekoniecznie. Gabor Grabowski do tyłu. Wszyscy zawodnicy KTS-u z wyjątkiem naszego bramkarza, czyli Marcinkowskiego na połowie rywali. Może to jest ten moment. Może teraz znajdziemy jakiś sposób, no schowany tam za plecami dwóch obrońców Orła, Baniocha. Daniel Ciechański nie bardzo miał jak w tym momencie dojście do piłki. Jeszcze raz Olszewski. Mam wrażenie, że z każdą minutą spychamy rywala coraz głębiej na własną połowę. Za chwilę miejmy nadzieję też na własne pole karne. No nie idzie nam, nie mamy za bardzo okazji z kontrataku. Musimy próbować z ataku pozycyjnego. Z kolei z kontrataku mają okazję piłkarze Orła i nasze szczęście polega na tym, że Bartnik po raz kolejny jakąś minutę temu był przy tym swoim ataku osamotniony. Mam nadzieję, że nie słyszy tego trener Orła, gdyż jeżeli da taką instrukcję do swoich piłkarzy w przerwie, czy to teraz, ej, podejdźcie wyżej, spróbujcie we dwóch, w trzech zaatakować, no to nie musi się to kończyć. A myślisz, że on tego nie zauważył? Skoro ja to zauważyłem. Ja sądzę, że jednak zauważył, wiesz? Bardzo duże prawdopodobieństwo, że zauważył. Czyli możecie słyszeć, podsumowując. Oj, teraz Kuba Kosecki faulowany, nie w polu karnym co prawda, natomiast tuż przed nim żółta kartka dla jednego z rywali. Będzie okazja w 29 minucie tego spotkania, żeby groźnie dośrodkować. Znowu tutaj bardzo podekscytowana ławka rezerwowych Orła Baniocha, natomiast no, wydaje mi się, że tam był faul. To jest odpowiednie słowo na opisanie tych emocji. Ja tutaj boję się krzyknąć co innego, bo wiesz, pogonią nas, a ja dzisiaj nie w biegowych butach. Groźnie wyglądają na ławce Orła Baniocha. Nie wiem, czy widziałeś reakcję sędziego liniowego. Elegancko wystawił rękę, grając szefa, pokazał, kto tu rządzi i od razu sobie usiedli. No i też spaceruje arbiter główny do trenera Orła Baniocha, który otrzyma tutaj prawdopodobnie jakieś upomnienie, że trener Orła Baniocha jest z gatunku tych gości, którzy powiedzmy, jak wychodzisz do miasta i drepczesz sobie Mazowiecką, to nie chciałbyś go spotkać zdenerwowanego w centrum miasta w piątkowy wieczór. Tak zdecydowanie, powiem. Zdecydowanie tak. Troszeczkę nerwów się wylało przed ławkę
rezerwowych Orła Banioch, a więc w takim przyjacielskim uścisku teraz rozmowa sędziego głównego z trenerem drużyny przyjezdnych, no ale już za chwilę będziemy mieli rzut wolny dla KTS-u po kolejnej naprawdę efektownej akcji Kuby Koseckiego. Tam było wszystko, dynamika, odwrócił się, dwóch piłkarzy Orła zwiódł, no na całe szczęście dla Orła tuż przed polem karnym sfaulowali naszego dynamicznego skrzydłowego. Tak, i czekamy na ten rzut wolny, jak będzie wykonany. Daniel Ciechański znowu nie zdołał oddać strzału w światło bramki. Ja mam taką teorię, że Daniel może mieć dzisiaj jakieś problemy z błędnikiem, bo po raz kolejny ten strzał w absurdalne rejony powędrował. On nawet w bramkę nie leciał. Nawet może on jeszcze czuje stres związany z Orłem Baniocha, to znaczy gdzieś w tyle głowy tamten mecz majaczy. Bo Daniel Ciechański jako jeden z czterech piłkarzy z obecnej kadry KTS-u pamięta tamto spotkanie. To też pokazuje, jak duża rewolucja w składzie, jaka jest dynamika zmian w KTS-ie. Można powiedzieć, że prezes Stanowski jak prezes Hill w Atletico Madryt zmienia zawodników. Niemalże tak. Daniel Ciechański, Gerard Boruń, Patryk Jakubczyk i Kacper Rałowiec, którego dzisiaj akurat nie ma w kadrze meczowej. Patryk Jakubczyk jest na ławce rezerwowych, rzecz jasna. To oni pamiętają tamte spotkanie z Orłem Baniocha, chociaż woleliby raczej te wspomnienia wymazać ze swojej pamięci. Teraz Świdzikowski, ale spokojnie, przyjmijmy Bartnik, jeszcze walczy napastnik drużyny znowu sam z Baniochy. Na szczęście właśnie naszych zawodników było dwóch, udało im się tę piłkę zagrać, a teraz świetnym zwodem ucieka Neumann jednemu z rywali. Neumann tam pokazuje, Ciechański zagraj do mnie, ale Neumann pędzi sam z tą piłką, no właśnie, i zakiwał się nasz skrzydłowy, myślę, że tutaj za późno starał się oddać piłkę. Jeszcze zagrywa do Olszewskiego. No szczęście w nieszczęściu, żeśmy tej futbolówki nie stracili. Olszewski z dośrodkowaniem. Ciechański tam nie zdołał dojść do pozycji strzeleckiej. Jeszcze zespół KTS-u. Bochemek, ale to może być bramka. Kapitalna interwencja Granika. No i bardzo ładny strzał z powietrza jednego z naszych piłkarzy. Nie wiem, czy to Machalski, był... Machalski to był. Tak? Kapitalny strzał jakby z boisk Ekstraklasy, aż się przypomniał Fabian Piasecki i to kapitalne uderzenie napastnika Rakowa. Stadiony świata byłyby przy tych Jupiterach, gdyby to wpadło. Tak, jeszcze KTS weszło, no coraz większa przewaga, coraz mocniej, coraz bliżej tej bramki Granika, natomiast też jest czujny golkiper drużyny z Baniochy. 13 minut nam zostało, 14 tego powiedziałbym. Podstawowego czasu gry, nie jednak 13, mam problemy z liczeniem. Nieważne, teraz Machalski, on spaceruje w kierunku prawego narożnika boiska, by za momencik znowu dośrodkować futbolówkę. No może Świdzikowski, kto jak nie on, ma dać tutaj KTS-owi weszło, powiedziałbym, nadzieję, kto ma dać bramkę. Jest dośrodkowanie w pole karne, Świdzikowski nie trafiał, Boruń! A jednak nie Świdzikowski, tylko drugi z naszych stoperów. Gary Boruń daje KTS-owi weszło prowadzenie, no tym ważniejsze dla niego, Kuba, że tak jak mówiłeś, jest jednym z tych piłkarzy, którzy grali w tamtym pamiętnym spotkaniu w Ząbkach. Tak jest i on z dużą ambicją podszedł do tego spotkania. Ten mecz odbył się w pechowym momencie dla obu zespołów. Rozgrywki były wcześniej przerwane przez pandemię. Na to spotkanie wyciągnięto nas nagle, bez większych przygotowań. Pamiętam, że mieliśmy przed tamtym meczem tylko dwa treningi, ale też sami jesteśmy sobie winni, bo powinniśmy wtedy wygrać ligę, co dałoby nam awans dużo wcześniej. Opowiadał o tamtym meczu strzelec gola, który też odgrażał się w rozmowie z oficjalną stroną KTS-u, że będzie niezwykle zmotywowany na to spotkanie. Też ta czwórka piłkarzy, która pamięta tamten mecz, zarażała zawodników KTS-u tym, że to jest naprawdę ważne dla nich spotkanie. No i bardzo symboliczne, że akurat Gerard Boruń, nasz obrońca, otwiera wynik tego spotkania. Będzie nam się grało teraz łatwiej, taką mam nadzieję. Tak, niesamowity mecz w Ząbkach z Orłem Baniochą. Netflix, przypomnijmy, nakręcił 6-odcinkowy dokument o kulisach tamtego spotkania. Gerard Boruń przez 3 miesiące po nim jeździł po całym województwie mazowieckim, po podstawówkach, jeszcze wtedy gimnazjach, liceach, opowiadał, jak to było, że nie udało nam się tego meczu wygrać. Ówczesny trener Orła Baniocha został honorowym obywatelem miasta i dostał 33-metrową kawalerkę na własność. No fantastyczne historie działy się w związku z tamtym spotkaniem, ale już oddzielamy to wszystko grubą kreską, koncentrując się teraz na postawie defensywnej naszej drużyny, bo oto rywale mogą zapuścić się w pole karne KTS-u. Weszło w 35. minucie tego spotkania, a takiego wała nie mogą znakomicie Machalski.
Ciekawe, jak teraz będzie wyglądał obraz tego meczu. Czy KTS trochę się cofnie, trochę będzie chciał odetchnąć, da przestrzeń do rozgrywania ataku pozycyjnego piłkarzom Orła Baniocha, czy będzie jednak dążył w swoim stylu znanym z rozgrywek ligowych do strzelenia kolejnych bramek. No, rzadko się zdarza na stadionie Hutnika Warszawa, żeby pierwszy gol padał dopiero w 33 minucie spotkania. Zwykle ten wynik, ten worek z bramkami w zasadzie otwiera się znacznie szybciej, a KTS po prostu punktuje później swoich rywali. No dzisiaj skala trudności jest zupełnie inna, więc pewnie też z pewną dozą ostrożności Piotr Kobierecki będzie kierował poczynaniami swojego zespołu. Może tak być. Teraz po raz kolejny zawodnicy KTS-u weszło w ataku pozycyjnym. Jest już przy piłce Machalski. Znakomita była ta decyzja o strzale i zabrakło, myślę, z pół metra, żeby piłka wpadła pod poprzeczkę bramki Gralika. No to już chyba trzeci strzał Machalskiego w tym spotkaniu, jeśli dobrze liczę. Każdy z nich obiecujący, każdy z nich z ciekawym pomysłem, każdy z nich przygotowany, wypracowany, dąży do tego, żeby mu wpadło. Jeszcze nie teraz. No moi drodzy, dzisiaj gramy z naszym piłkarskim nemezis, bym powiedział, a więc Orłem Baniocha. Miał profesora Moriartiego Sherlock Holmes. My mamy tę drużynę i walczymy z nią zawsze bardzo, bardzo twardo. Ostatnio się nie udało, ale dzisiaj chcemy się zrewanżować. Prowadzimy 1-0, ale to też dopiero pierwsza połowa tego spotkania. Pamiętajcie, że to jest Puchar Polski, a więc jeżeli byłby remis po 90 minutach, to gramy dalej, ale o tym nie myślimy. Koncentrujemy się bardziej nad tym, żeby zdobyć bramkę numer 2. Może teraz Świdzikowski, dobrze, Olszewski na wysokości pola karnego. Olszewski podholował pod linię końcową. Olszewski, no to musi być bramka! Dlaczego nie udało się trafić w jej światło kolejnemu z naszych zawodników? Danielowi Ciechańskiemu, no a jakże? Daniel dziś ma bardzo niewyregulowany celownik, chociaż przynajmniej już tak w stronę bramki ten jego strzał został posłany, a też tracił równowagę, przegrywał walkę z grawitacją podczas oddawania go i może to być pewną okolicznością. Patrz, co mi dzisiaj napisał. Łagodzącą. Jest presja, lubię to. I to taki jest wiadomość od Daniela Ciechańskiego. Gorąca herbatka będzie czekać, też napisał. To też jest bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy chcieliby również jesienną porą oglądać mecze KTS-u. Herbatki u nas pod dostatkiem. Tak, to prawda. No ale ta presja jak na razie Daniela nam nieco zżera, a przynajmniej rozregulowuje strzelecko, bo gdyby ten celownik miał nieco lepiej ustawiony, myślę, że już przynajmniej z jednym golem w dzisiejszym spotkaniu byłby kapitan KTS-u. Weszło też bliski tych bramek Machalski. On nie boi się uderzać z dystansu. Miejmy nadzieję, że za którymś razem wpadnie. Machalski, teraz dobre podanie, takie na dobieg do Olszewskiego. Olszewski, to może być piękna akcja KTS-u. Weszło, dlaczego tam nie udało się oddać od razu strzału? Ale jeszcze utrzymujemy się przy piłce, tam po prawej stronie pokazuje Neumann. Grajcie do mnie, ale koledzy wybrali jednak inną opcję. Jeszcze raz Machalski teraz skanuje przestrzeń. Ładnie to powiedziałem, nie? Już w tym poziomie ligowym też zdarza się. Opta uszat. Natomiast skanować przestrzeń. Teraz jeszcze próba zagrania gdzieś do Grabowskiego. Mamy możliwość dośrodkowania niemalże z piłki stojącej. Niemalże jakby to był stały fragment gry, ale ta wrzutka nie najlepsza. No musimy uciekać się do tych dośrodkowań. Na początku meczu mówiliśmy o tym, że taki jest pomysł KTS-u na to spotkanie. Natomiast im dalej w las, tym bardziej widzimy, że te wrzutki biorą się z bezradności, bo drużyna Orła bardzo zwarta, dobrze ustawiona, nie pozostawia żadnych luk. Nie ma jak do niej podejść atakiem pozycyjnym, taką klepką czy przyspieszeniem akcji. No i musimy uciekać się do wrzutek. Tak, teraz było groźnie po tej wrzutce. Ta wrzutka okazała się centrostrzałem. Tam jeszcze jeden z piłkarzy Orła odbił ją po drodze. Piłka zrykoszetowała, no i bramkarz uratował swoją drużynę, wybijając piłkę na rzut rożny. Gdyby to wpadło, byłaby naprawdę kuriozalna bramka w wykonaniu Neumanna, który oczywiście chciał szukać tam w polu karnym Daniela Ciechańskiego. A kiełbaski nadal nam pachną. 39 minuta tego spotkania. Już za momencik, Kamilu, będziemy mogli skosztować. To się może wydarzyć. Dośrodkowanie w pole karne. Niestety Świdzikowski nie zdołał tam zbić się w powietrze tak wysoko jak Maverick w filmie Top Gun 2 i oddać groźnego uderzenia. Tymczasem musimy uważać, bo to pędzi Bartnik, dwóch naszych zawodników. Przy nim Bartnik w sukurs idzie mu jeden z kolegów. Udało się na szczęście tę akcję zatrzymać. Natomiast to jest taki zawodnik, na którego ewidentnie dzisiaj trzeba uważać. Tak, bardzo aktywny, dużo piłki ma, dużo razy piłkę już miał przy nodze w takich ofensywnych akcjach.
też ta piłka słucha się go ewidentnie. Tym razem jego koledzy chcieli mu pomóc, nie był osamotniony, więc tym bardziej ważna interwencja naszych defensorów, bo nie wiem, czy widziałeś, ale tam jeden z pomocników pomagających napastnikowi Orła był już na takiej czystej pozycji. Uciekł piłkarzowi KTS-u, który go krył, więc wystarczyłoby mu celnie podać i byłoby bardzo groźnie. Jest dośrodkowanie w nasze pole karne, oby udało się tę piłkę wybić. No nie udało się, ale też uderzenie grającego z numerem 20 Dąbkowskiego, umówmy się, mało ekskluzywne. Powiem Ci, że najbardziej szokującą informacją w pierwszej połowie tego meczu jest fakt, że trener Piotr Kobielecki ma rękawiczki. Nie wiem, czy zauważyłeś, nie wiem, czy on chce w przerwie meczu jakieś klejnoty tutaj koronne ukraść, które znajdują się na stadionie Hutnika, czy co, czy jest mu tak zimno? No dzisiaj jednak kilkanaście stopni, no nie jest znowu tak chłodno, ale może po prostu nasz szkoleniowiec jest człowiekiem ciepłolubnym i gdzieś tutaj zmarzł. Tymczasem zagranie do Kuby Koseckiego. Kosecki tam idzie po biegu, znakomicie uruchomiony teraz Machalski, może nie bramka, może dośrodkowanie w stylu Luki Modricia z Iwniaczkiem, ale też no niestety zatrzymany ten atak naszej drużyny z dobrym powrotem tam po chwili grający z numerem 26 Bochenek, cały czas to KTS przy piłce. Zagadka rękawiczek, czy w trakcie przerwy 15-minutowej będziesz dążył do tego, żeby rozwikłać ten jakże palący dylemat? Nie, będę dążył do tego, żeby zjeść kiełbaskę. Natomiast jeżeli zniknie jakiś wielki, wspaniały, cudowny puchar Hutnika Warszawa ze szczerozłotego... To wiemy, że śladów nikt nie zostawi. To wiemy, że śladów nikt nie zostawi i będziemy mieli jednego podejrzanego i nie będzie to mój drogi Fantomas, tylko pan Piotr. Ja wziąłem ze sobą tak przezornie rękawiczki, mam je w swoim plecaku, na wszelki wypadek, żeby cień podejrzenia na mnie nie spadł, nie będę ich wyciągał. Tymczasem jest po prawej stronie boiska Dębiński, niezbyt precyzyjnie teraz zagrana przez niego piłka odzyskana przez KTS. Machalski musiał tę piłkę, powiedziałbym, uziemić i zastanowić się, co dalej z nią zrobić. Uznał, że uspokajamy grę. Dopiero teraz rusza Bochenek, on tam wespół z Neumannem po prawej stronie chcieliby posiać troszeczkę spustoszenia, głębokie dośrodkowanie. Ba, rzekłbym nawet znany i lubiany centrostrzał. A jakże. Niestety na nas Gralik złapał. Bartnik. Znowu utrzymuje się przy piłce, naprawdę ciekawy zawodnik, dobre rozrzucanie i od razu pojawia się na pozycji, na której powinien być. No i też ta mityczna gra tyłem do bramki. W historii miasta Warszawy tylko jeden piłkarz grał lepiej tyłem do bramki i był to wychowany przez Petrochemię Płock Bartłomiej Grzelak. Pamiętam, jak 100 razy o nim mówiono i pisano, że gra wspaniale tyłem do bramki, będąc piłkarzem Legii Warszawa. Tymczasem Kosecki odzyskała piłka przez KTS, weszło, Kuba musiał poczekać. Popatrzeć, no i do lewej strony, dorzuca do Olszewskiego, Ciechański tym razem pod lewą linią boczną, cofnął się do drugiej linii, może właśnie bardziej dzisiaj będzie podawać, zgrywać niż strzelać Ciechański, no nie, ale właśnie jego w tym konkretnym momencie zabrakło, na 5 metrze od bramki Gralika. Tak, pomysł na akcję był ciekawy, ale no z takim zgraniem głową nie było czego tutaj szukać, ale że Olszewski teraz staranował swojego rywala z numerem 18 w środku pola. To taki faul bezpardonowy, pewnie bolesny dla zawodnika Orła Baniocha, ale też szybko się otrząsnął. Widać, że jest w stanie kontynuować grę, więc może nic specjalnego się nie wydarzyło. Tak, to był Wosztyl, tymczasem spalona pozycja jednego z zawodników naszych rywali. Sędzia błyskawicznie to wychwycił, podnosząc chorągiewkę. Będziemy mieć rzut wolny, no i będziemy już tak naprawdę czekać pewnie na koniec pierwszej połowy tego spotkania. Oczywiście byłoby super, gdyby jeszcze przed tym gwizdkiem obwieszczającym koniec premierowych 45 minut udało się KTS-owi strzelić gola na 2-0, no ale poczekajmy, być może się to wydarzy. Świdzikowski, od niego często to wszystko się zaczyna. On akurat lubi się włączać do akcji ofensywnych i na tym poziomie potrafi robić to bardzo dobrze. Kosecki po lewej stronie boiska. Kuba Kosecki, dzisiaj aktywny, choć bardziej w pierwszym kwadransie. Teraz jednak świetnie ucieka dwóm rywalom. Kuba Kosecki, cały czas trwa jego dribbling. No jakby to wykończył strzałem. Kosecki! Co za akcja! Co za bramka KTS-u weszło! Coś niesamowitego, 3-4 rywali nawinął sobie Kuba Kosecki, zaczynając od środka pola, kiedy jego koledzy krzyczeli do niego: Kuba, podaj, Kuba, wycofaj, Kuba, przegraj na drugą stronę. On zobaczył wolną przestrzeń, w którą można wbiec między dwóch partnerów, no i jak już się rozpędził, no to po prostu tańczył pomiędzy piłkarzami drużyny rywala, a na koniec wykończył wszystko mega precyzyjnym strzałem, no coś niesamowitego. Tak, to była taka akcja, jaką myślę wielu chciało oglądać
w wykonaniu Kuby Koseckiego po tym, jak trafił do KTS-u, weszło te pierwsze spotkania w jego wykonaniu, nie zawsze były wybitne, musiał się gdzieś się tutaj przestawić, ale dzisiaj naprawdę z akcją nawet nie wiem, czy tylko meczu, czy być może nawet rozgrywek, jeżeli chodzi o KTS, weszło. Co prawda wszystkich naszych bramek nie widziałem, bo kto by je pamiętał, natomiast to, co teraz zrobił Kuba, na pewno mogło się podobać. Tak, zdecydowanie, a pamiętajmy, że Kuba ma też na koncie inną bardzo ładną bramkę z niemalże połowy boiska. Przylutował w jednym ze spotkań ligowych. Jest specjalistą, więc na tym poziomie od trafień, po których ręce same składają się do oklasków. Natomiast takie strzały z połowy zdarzają się na poziomie piąto-czwartoligowym, czy też w 1/16 okręgowego Pucharu Polski. A to, co zrobił teraz, czyli rajd, przy którym w zasadzie jesteś nie do zatrzymania, a wszystko kończysz jeszcze mega dobrym uderzeniem z przedpola karnego, do takich akcji po prostu na tym poziomie nie ma, więc tym bardziej warto śledzić KTS, bo Kuba Kosecki rozwija tutaj swoje skrzydła. Bardzo dobrze to wygląda. Mimo kilku niewykorzystanych sytuacji przez Weszlaków prowadzimy 2-0. Przerwa za momencik, ale jeszcze musimy utrzymać koncentrację, no i właśnie unikać tego typu zagrań. Na szczęście udało się do tej piłki doskoczyć Olszewskiemu przed grającym z numerem 16 Warchołem. Jeszcze KTS, jeszcze rozochocony Kuba Kosecki. Kuba Kosecki, czy będzie tutaj próbować się nawinąć rywala? A i owszem, Kosecki jest już w polu karnym lewą nogą. Kosecki! Ale ta futbolówka nie doszła do Daniela Ciechańskiego i w tym momencie arbiter główny kończy pierwszą połowę tego spotkania. Pobram Gerarda Borunia i po tej kapitalnej solowej akcji Kuby Koseckiego prowadzimy z Orłem Baniocha 2-0. No i co, moi drodzy, my teraz będziemy z Kubą kiełbaskować, jak nam się uda dostać, a my słyszymy się za około kwadrans.
Wracamy, moi drodzy, na drugą połowę spotkania Pucharu Polski pomiędzy KTS-em Weszło a Orłem Baniocha, no i Wespół z Kubą Białkiem. Musimy powiedzieć, że doszło do straszliwej afery w przerwie tego meczu. Absolutny skandal. Zabrakło kiełbasek dla komentatorów. Ostatnie dwie kiełbaski nam zabrano sprzed nosa i tylko żeśmy się nawąchali i nie zjedliśmy. No nie wiem, czy po prostu na znak protestu nie będziemy komentować drugiej połowy, czy następnym razem napadniemy kogoś z kiełbaską, zjemy ją i uciekniemy, ale jesteśmy srogo zawiedzeni i jest tam bardzo przykro, tak po ludzku. Najgorsze, że już zrobiła mi się ochota na tę kiełbaskę, a jej nie. Dostałem sprzątniętą namiot sprzed nosa niemalże jak ostatnią paróweczkę hrabiego Barykenta. Jesteśmy wzburzeni, naprawdę wzburzeni. I tak, bojkot to jest dobry scenariusz na drugą połowę. Bojkot komentarza. Myślę, że nie zawahamy się go użyć. Tak więc po prostu może zamilkniemy. Ale zanim zamilkniemy, to powiemy, że doszło do ciekawej zmiany, albowiem Bartosz Gralik opuścił boisko, czyli golkiper Orła Baniochy, a zamiast niego Krzysztof Jurek z numerem 33. No tego się mogliśmy nie spodziewać, że akurat bramkarz tutaj zejdzie, szczególnie, że ja bym bramkarza specjalnie nie winił za te dwa gole, szczerze mówiąc. Co więcej, nawet mam wrażenie, że on pomógł trochę swojej drużynie w pewnych sytuacjach w tym spotkaniu. Zdecydowanie, odwołując się do klasyka polskiej piłki, Gralika winilibyśmy najmniej. Najmniej byśmy winili akurat tego bramkarza. Kto wie, być może jakiś tam problem zdrowotny. Niestety nie mamy na boisku szalejących reporterów, którzy mogliby zapytać o to szkoleniowca drużyny gości. No, podejrzewam, że właśnie taki scenariusz mógł być najbardziej prawdopodobny, no bo dlaczegoż miałby Gralik schodzić z boiska, skoro grał dobrze? Przypomnijmy, KTS Weszło w składzie. W bramce Marcinkowski, dalej od prawej obrony Bochenek, Boruń, Świdzikowski i Olszewski. Środek pola to Machalski, Grabowski, a także Urbański. Po bokach Kosecki oraz Neumann i jako najbardziej wysunięty zawodnik Daniel Ciechański. Też jeszcze jedna ciekawostka, Piotr Kobierecki zdjął rękawiczki. O. Czy to oznacza, że jakiś puchar zniknął w przerwie? Że już się to wydarzyło? No kto wie. Nie widzimy na razie służb porządkowych, ale jest Wojciech Hadaj. Istnieje. Wojciech Hadaj szaleje, więc być może szuka tego pucharu. Natomiast pamiętajmy, że istnieje domniemanie niewinności, więc ja nie będę naszego trenera podejrzewał o nic, dopóki za rękę nie złapię, a nie złapałem. Moim zdaniem Wojciech Hadaj powinien zostać ministrem spraw wewnętrznych, żeby tę aferę wyjaśnić. Tak. Wyobrażasz sobie, jakby on dostał ministerialną władzę? Tak, albo jakby był funkcjonariuszem CBA. Z dostępem do broni. To byłby koniec. To o nim by kręcili seriale. Byłby już w drugiej produkcji netflixowskiej pan Wojciech Hadaj w takiej sytuacji. No bo pierwszą oczywiście jest ten serial o przegranej z Orłem Baniocha, o którym już zresztą wspominaliśmy. Zresztą możecie go oglądać. Co ja mówię, wszyscy już widzieliście. Tak, to jest drugi najpopularniejszy serial w historii Netflixa. Tymczasem z prawej strony dośrodkowanie w pole karne nas wygrywali. Próbował tę piłkę wrzucać Bochenek, ale tym razem bez większego efektu. 47. minuta gry dla tych z Was, którzy dopiero teraz włączyli tę relację i nie chce się odwijać pierwszej połowy w poszukiwaniu goli. Przypomnę, najpierw Gerard Boruń, a potem Kuba Kosecki po fantastycznym rajdzie wykończył ów uderzeniem sprzed pola karnego. Nie miał tam większych szans bramkarz, no i dzięki temu prowadzimy 2-0, będąc blisko tego, aby naszym rywalom zrewanżować się za tę porażkę sprzed kilku lat z meczu, który zaprzepaścił nasze marzenia wówczas o lidze okręgowej. Krótkie rozegranie z rzutu rożnego. Jest Neumann, taka bardzo sprytna wrzutka w zamiarze, bo w efekcie była to wrzutka po prostu przeciągnięta, za mocna. Nie przyłożył się do wykonania jej Neumann, a szkoda, bo tam już kilku zawodników KTS-u czekało na to, żeby zgrać piłkę głową, bądź bezpośrednio do bramki ją skierować. Oczywiście nie namawiamy do tego, za tym co mówił Kamil, żebyście odwijali do bramek, jakie padły w pierwszej połowie, natomiast warto śledzić czy to nasze socjale, czy obejrzeć inne nasze produkcje, gdzie na pewno umieścimy gola Jakuba Koseckiego, bo było to coś arcy spektakularnego i pewnie kilka portali opublikuje też wideo z tej bramki, bo jest co oglądać. Kosa jak za starych dobrych lat, ja pamiętam jego taką bramkę, jak jeszcze grał w Legii przeciwko Widzewowi, tam też chyba pięciu gości okiwał i
strzelił. No, strzał wówczas nie był aż tak ładny jak ten tutaj, ale też dribbling był ładniejszy. No tak czy inaczej, myślę, że w jego karierze, jakkolwiek to brzmi, to jedna z najładniejszych bramek. Myślę, że Kosecki będzie w trendach na Twitterze, na świecie po tej bramce dzisiaj. On oraz Elon Musk, bo pewnie też coś znowu nawywijał. Tymczasem Jurek będzie rozpoczynać od własnej bramki. Nie spieszą się za specjalnie zawodnicy Orła Baniochy. Przypomnijmy, że oni muszą odrobić 2 trafienia straty do KTS-u weszło, żeby doprowadzić do dogrywki. No, jakby mieli nadzieję na coś więcej, musieliby tutaj strzelić 3 gole, natomiast umówmy się, patrząc na pierwszą połowę tego spotkania, raczej ciężko uwierzyć w taki scenariusz. Inna sprawa, że pamiętajmy, jaki to jest poziom. Tutaj bywa różnie na tym poziomie rozgrywek, no ale na razie my rządzimy, my dzielimy. Świdzikowski teraz niezbyt precyzyjne podanie, próbują tam się urywać nasi rywale. Zdaje się, że bez zmian poza tą bramką. Wydaje się, że cały czas ci sami piłkarze przebywają na boisku, a zatem trener Orła Baniochy mimo tych kilku ataków furii nie zdecydował się żadnego ze swoich piłkarzy zdjąć. Dobrze teraz przejęta piłka przez naszych graczy Bochenek, ale nieprecyzyjnie do Neumana. I już rywale, ale popracował tutaj gdzieś ściągając swojego przeciwnika do ziemi nasz piłkarz, a konkretnie grający z numerem 10 Machalski i ten rzut wolny słuszny dla Orła Baniocha. Słuszny jak najbardziej. Widać, że też nie podłamali się tymi 2 bramkami straconymi w ostatnim kwadransie pierwszej połowy piłkarze z czwartej ligi, piłkarze wyżej notowani, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe. Bardzo fajnie wyszli z pod wysokiego pressingu KTS-u. Nie boją się grać krótkimi podaniami, nie będą się też bali prawdopodobnie atakować, więc to nie tak, że robota jest wykonana i skończona. Trzeba jeszcze trochę pocierpieć na tym boisku. Tak, teraz tak zawahał się w półkroku Marcin Chowski i ja się zawahałem, bojąc się jakiegoś błędu naszego bramkarza. Na szczęście ostatecznie udało mu się schować tę piłkę do koszyczka. Ciechański znowu nieprecyzyjnie gdzieś w stronę Grabowskiego, ale ta piłka nie doszła do adresata. No nie leży ten orzeł Baniocha Danielowi. Umówmy się, to jest kolejny mecz z tym rywalem, w którym gra poniżej oczekiwań, natomiast tutaj tyle dobrego dla nas, że wynik tego spotkania dużo korzystniejszy. Tyle złego dla nas, że Kuba Kosecki gra teraz po drugiej stronie względem trybuny, na której siedzimy my wraz z licznie przybyłymi kibicami, mimo pory, mimo pogody, chociaż pora jest w sumie całkiem dobra, no bo to pora ligomistrzowa, ale pogoda już jest coraz to gorsza. Przypominamy oczywiście o herbatce, nie przypominamy o kiełbaskach, gdyż ich nie dostaliśmy, więc nie. Jest oczywiście też piwko, z tego akurat dzisiaj nie korzystamy. Zapraszamy na Mary Mącką. Tutaj zawsze jest fajna atmosfera i dobra piłka, przynajmniej dziś jest całkiem dobra piłka, bo nie jest to taki typowy mecz KTS-u. Kibice mogą być już znudzeni wszelkimi wygranymi po 7-0, po 10-0. Dziś mecz trzyma w napięciu i nawet mimo prowadzenia po przerwie wciąż nie możemy być pewni tego, że KTS awansuje do kolejnej fazy. Faulowany jeden z graczy Orła Baniocha, to oznacza oczywiście rzut wolny dla naszych rywali, tutaj z numerem 11 Rusztecki, tym piłkarzem, który był nieprzepisowo zatrzymywany. Jurek ustawia już sobie futbolówkę obok pola karnego i to on zaraz będzie wznawiać grę. Ustawiają się na swoich pozycjach zawodnicy Piotra Kobieleckiego, który cały czas gdzieś tam stoi ramię w ramię przy Oskarze Śliwowskim, w przeszłości pierwszym trenerze naszej drużyny, teraz asystentem Kobieleckiego, no ale człowiekiem, który doskonale zna KTS weszło. Tymczasem bardzo ładnie popracował Świdzikowski, nie udało mu się jednak tej piłki przejąć. Będzie okazja dla rywali. No i właśnie taka bezpańska piłka zgarnięta tutaj przez Bartnika. Mamy gola kontaktowego dla naszych przeciwników. Wystarczył jeden błąd środkowych obrońców KTS-u weszło i od razu tutaj płacimy zań wysoką cenę. Ja nie wiem, co zrobił Świdzikowski. Mi się wydawało, że on tę piłkę spokojnie zasłoni ciałem przed rywalem, pozwoli jej opuścić plac gry i gdzieś chyba tutaj ta rutyna, powiedziałbym, piłkarska Maćka zgubiła. Zapewnie się poczuł. Myślał, że jest już po akcji i że to, że on zastawi tę piłkę, rozwiązuje już cały temat. Jak się okazuje, jego rywal był nieco sprytniejszy i wyłuskał tę piłkę, no a później otwarzyła się już naprawdę autostrada do bramki KTS-u. Bartnik wykończył akcję strzelając do pustaka. Nie było to trudne, a też jest to ukoronowanie całkiem niezłego występu napastnika Orła Baniocha. Odzywają się teraz licznie, nieliczni, ale fanatyczni. Pół Baniochy przyjechało, jak nie licznie. Orła Baniocha. Grupa tak na oko jakoś 10-osobowa. No czują swój moment i tak jak mówiliśmy, to nie będzie łatwy mecz mimo tego prowadzenia 2-0, teraz już 2-1, trzeba jeszcze trochę tutaj pocierpieć. Kuba Kosecki, on dzisiaj bywa motorem napędowym tych ofensywnych akcji. Kosecki, ale zatrzymywany przez rywali,
kończy się tylko i wyłącznie na rzucie rożnym dla KTS-u. Weszło jeszcze chyba w tak zwane cojones oberwał. Jeden z piłkarzy Orła, Baniochy, i w związku z tym potrzebuje chwili, aby dojść do siebie. Wiemy, że to jest nieprzyjemna kontuzja, ale przeważnie nadal można być po niej ojcem, więc też nie ma co dramatyzować. Tak, zwłaszcza, że Kuba z tego, co opowiadał, plany w tym temacie ma liczne. Ale to nie Kuba oberwał wiądra, jego rywal. To przepraszam. No to w takim razie... To do rywala nie wiemy, czy nie znam, nie wiem, nie znam, nie będę się wypowiadał na te tematy. Zresztą nie wiem, czy o Kubie też można takie rzeczy Machalski mówić. Będzie, bo może na przykład jego żona, słuchaj, teraz się zestresowała, tak. Że on ma liczne plany. Co on tam nawywijał w tym weszło? Znaczy, no opowiadał w tym weszło. Nawywijał to może nie. Machalski, będzie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Teraz wypadałoby szybko odpowiedzieć bramką numer 3, ale taka bezpańska piłka będzie chyba zgarnięta przez zawodników KTS-u. Weszło, Bochenek zdążył jeszcze kapitalnie dośrodkować. Ależ fantastyczna bramka Świdzikowskiego. No i można powiedzieć, że kilka chwil po tym, jak zawalił nam tutaj gola, nasz środkowy obrońca w najlepszy możliwy sposób się rehabilituje. Czyli znowu wznosząc się wysoko w powietrze i kapitalnie wykorzystując te swoje umiejętności gry głową. I fantastycznie, fantastycznie dla KTS-u, dla spokoju w tym spotkaniu, że tak szybko doprowadził Świdzikowski do gola na 3-1. Znowu mamy dwubramkową przewagę, znowu mamy względny spokój na boisku, a przynajmniej chcemy mieć taki spokój. Świdzikowski to jest piłkarz, który bardzo dobrze radzi sobie nie tylko pod własnym polem karnym, ale też pod polem karnym rywala. Śmiano się z rezerw Radomiaka, że Świdzikowski jest tam jednym z najlepszych, najskuteczniejszych piłkarzy, bo faktycznie bywały takie okresy, kiedy nikt nie strzelał w rezerwach Radomiaka więcej bramek niż Świdzikowski. Czy teraz mamy kolejną akcję? Spalony. Spalony na spalonym Daniel Ciechański. Sygnalizowali to piłkarze Orła, Baniocha, i faktycznie ten spalony był dość wyraźny. Za chwilkę kolejna zmiana w barwach naszych rywali. Tutaj trochę z daleka ten piłkarz wygląda jak Dries Mertens, ale mam nadzieję, że to nie jest on, bo wtedy byłbym troszeczkę zaniepokojony. Jako Krzysztof... Z Driesa Mertensa ma tylko Dries, który zdjął przygotowując się do wejścia na boisko. O Jezu, dajcie wody, trzeba to masz popić. Tutaj masz. Bardzo dobre, bardzo dobre. Występuje pod nazwiskiem Krzysztof Możdżonek. Uf, zawodnik. Dries Mertens występuje w nazwisku, tak. Krzysztof Możdżonek. Ciekawe, ile osób w Belgii dałoby radę powiedzieć Krzysztof Możdżonek. Obawiam się, że mogliby mieć duże problemy. Tymczasem Machalski już zagranie do lewej strony. Ach, masz tekst meczu, to ci muszę przyznać. Tutaj możesz się cieszyć. Przebijesz mnie jeszcze spokojnie. No, jakimś strasznym sucharem postaram się. Kosecki, będzie okazja. Kosecki! Ale Kuba zablokowany przez jednego z rywali. Jeszcze mamy tutaj Neumann, ale sam się okiwał i jeszcze sam się sfaulował nasz zawodnik. Tak, no tak, czasem bywa. Bardzo pechowe zagranie, nie ma co się w sumie śmiać z naszego piłkarza, bo widać, że cierpi. Teraz sędzia do niego podbiegł, pyta, tell me, do you need doctor or not? Też czemu nie da żółtej kartki za faul na samym sobie? Miejmy nadzieję, że nie. Byłaby to już przesada. Tak, czekamy. Podniósł się, na szczęście Neumann, wszystko jest dobrze. No i ciekawi jesteśmy, za kogo wejdzie kolega Możdżonek. On akurat nie ma takiego wzrostu jak inny znany nam Możdżonek, czyli były siatkarz, a obecnie bardzo zaangażowany w Twittera. Zawodnik z numerem 8, Koriaznow, zdaje się, że schodzi, czyli chyba kapitan drużyny z tego, co tam gdzieś mi śmignęło na tym meczowym protokole. A więc on już sobie odpoczywa, a raz jeszcze mówimy Krzysztof Możdżonek, wyglądający jak Dries Mertens. Tymczasem właśnie on rozpoczyna akcję, chciał tam zrobić ruletę i od razu piłkarze KTS-u weszło. Przywitali go takim dosyć, powiedziałbym, męskim wejściem. No bardzo, nie chcę powiedzieć, że dobre, ale mądre przerwanie akcji ze strony Urbańskiego, bo zrobiła się dość duża luka. Złapali nas na bardzo prostym błędzie pod polem karnym piłkarze Orła. I no i mogło się z tego stworzyć coś naprawdę groźnego, ale ta akcja została przecięta w zarodku, nie przepisowo, nieładnie, ale mądrze. Myślę, że trener Kobierecki pochwali takie rozwiązanie tej sytuacji, mimo że raczej nie chcielibyśmy oglądać fauli, a też życzylibyśmy sobie, żeby piłkarze zawsze odbierali sobie piłkę czysto. Natomiast i żeby ludzie byli zdrowi, żeby nie było głodu w Afryce. Otóż to, wojen, żeby nie było. Żeby znaleziono lek na raka. Wiele takich rzeczy byśmy sobie życzyli, ale nie wszystkie niestety na razie się żeby kiełbaska spełniły. Była dla tak, nas. Dla komentatorów w przerwie meczu. Z ketchupem i musztardą. Proszę zauważyć, że powiedziałem ketchupem, a nie ketchupem. Strasznie mnie denerwuje, jak ktoś mówi ketchup. Aha, myślałem, zawsze się pytam, czy mówisz majonez na przykład. Musztarda. Myślałem, że to był jakiś błąd, który powieleś przez
lata i teraz chcesz się przyflexować. Oj, kolega Możdżonek tutaj wjechał na nasze szczęście, on taki właśnie nie za wysoki, więc nie ma za długich tych nóg, ale tutaj wbił się w Kubę Koseckiego. Też Kuba Kosecki szybko się podniósł, wszystko w porządku. No ale zobacz, on jest podobny naprawdę do tego Mertensa z daleka. No. Z bliska także. Z bliska także. Widziałeś go z bliska? No widzieliśmy stąd mam... No, 7,5 metra. Mam na myśli to, no, że jest blisko. A ty masz ten, dobre oczy? Nie musisz... Dobre. Jak widzisz, nie mam okularów. Ale nie masz szkieł? Nie mam. Po tylu latach w branży nie masz szkieł? Nie mam. Jestem szkieł pod wrażeniem, naprawdę. Po tylu latach w branży. Uchowałem się jako... A może załóż okulary i się okaże nagle, że w ogóle widzisz wszystko 100 razy lepiej, wiesz, nie? Co, jakąś tam lekką wadę chyba mam. Ale jest ona na tyle lekka, że nie przeszkadza mi w życiu. Natomiast może nie o mojej wadzie wzroku, może o meczu, bo wydawało się też, że lekką wadę wzroku może mieć Machalski. Takie ryzykowne to podanie do bramkarza. Jakby nie zauważył, że bramkarz za chwilę będzie naciskany przez napastników, tylko czekających na to, żeby zagrał do niego, ale na szczęście bez konsekwencji. Okazja do kontrataku, Urbański, jest po prawej stronie jeden z naszych piłkarzy, Grabor Grabowski. Czy do niego będzie zagrana ta piłka? Chyba niepotrzebnie. Urbański tutaj aż tyle zwlekał z ewentualnym podaniem. Machalski, czy dośrodkuje do Ciechańskiego? Wow. Uderza, ma problemy Jurek, Tomasz się prosi o soczystą dobitkę, ale też miał problemy z tym, żeby do tej piłki doskoczyć Urbański, a szkoda, bo to była taka akcja, która mogłaby przy lepszym nieco scenariuszu zakończyć się bramką numer 4 dla KTS-u Weszło. Mam nadzieję, że z perspektywy transmisji wideo również można było zauważyć niecodzienną trajektorię lotu tego strzału. Uderzył Machalski niczym Dżabulani. Ta piłka bardzo wirowała w powietrzu i zmyliła bramkarza, który nie potrafił jej czysto odbić i omal tam nigdy nie miał okazji do tego, żeby dobić piłkę i w łatwy sposób kolejną bramkę zapewnić KTS-owi, no ale na szczęście z perspektywy Orła wyratowali się z tej opresji. Tak, w naszym studiu pomeczowym w 8K będziemy to wszystko analizować w trybie slow motion z podświetlaniem zawodników, ale to oczywiście Paweł Paczul i Boisko Grozy, które zresztą Jakub Białek zapoczątkował w Lidze Minus, a które teraz zostało przejęte przez Pawła, jak wszystko, co wartościowe weszło, bo musicie wiedzieć, że Paweł to jest ten człowiek, który odbiera nam chleb i którego wszyscy w redakcji najbardziej nie lubimy, ale teraz to już nieistotne. I który też chodzi w rękawiczkach. Chodzimy do środka, ale na szczęście udało się KTS-owi tę akcję przerwać. Tutaj próbował Ciesielski bez efektów i piłka na aucie. Co więcej, będzie to aut dla nas w 61. minucie tego spotkania, a to oznacza, że nie musimy się specjalnie spieszyć ze wznowieniem gry. Bez zmian cały czas KTS weszło, tak sobie zerkam na ławkę. Mamy Barego, który przecież pokazał się ostatnio z dobrej strony jako ten zawodnik wchodzący. I prawdę powiedziawszy, biorąc pod uwagę, jak gra dzisiaj Ciechan, to ja nie wiem, czy ja bym temu Baremu już nie dał, szczerze mówiąc, szansy. Mamy Jakubczyka, mamy Dziubka, mamy Burkharda, mamy Świątka i mamy Belle. To są ci nasi rezerwowi. Tymczasem ruszają przeciwnicy. Grudziński ma troszkę miejsca, być może zdecyduje się, no właśnie, na strzał z dystansu. I niestety to jest bramka. I znowu to Świdzikowski zamieszany w to uderzenie. Tym razem piłka zrykoszetywała, ale też gdzie są nasi pomocnicy? Tutaj zobaczmy to raz jeszcze, nie wiem, czy będzie okazja, ile miał miejsca w tym konkretnym momencie zawodnik z numerem 19, czyli właśnie Grudziński, no nie niepokojony przez nikogo, na 22, 23 metrze oddaje strzał. Chciałeś Barego, za chwilę będziesz miał Barego, natomiast też trzeba oddać KTS-owi, co KTS-owskie, dużo pecha przy tym strzale. Piłka zrykoszetowała, zmyliła Marcinkowskiego. No, ciężko było cokolwiek zrobić już na tym etapie, kiedy ta piłka odbiła się od jednego z piłkarzy i zmierzała do siatki, ale wcześniej oczywiście trzeba było tę akcję przerwać, bo faktycznie bardzo dużo miejsca miał piłkarz drużyny rywali. Za dużo. Szkoda, że nie było Marcina Burkharda w środku pola, bo wtedy moglibyśmy sobie zażartować, że należałaby mu się bura, a tak no niestety tymczasem jest próba zagrania piłki do Daniela Ciechańskiego, ale znowu niezbyt precyzyjna. Chciał tam Machalski, jest Możdżonek, ależ go przepchnął Machalski, naprawdę jakby był jakimś się workiem treningowym zawodnik Orła Baniocha, natomiast no, sędzia tutaj nie zagwizdał, mamy rzut z autu dla rywali, będzie zmiana, pytanie zamiast kogo wchodzi Bary, zdaje się, że zamiast Grabowskiego, a więc Ciechański pozostaje na boisku, natomiast niezależnie od tego wydaje mi się, że właśnie Januszewski jest takim piłkarzem, który może tutaj nam dać z przodu ten impuls do zdobycia kolejnych bramek. Tak, tę nutkę pozytywnego szaleństwa jak najbardziej, tego oczekujemy po Januszewskim. Wkłada rękawice trener Piotr Kobierecki, czyli znowu będzie szykować się tutaj jakaś mokra robota. Mam nadzieję, że chce skraść jedynie szansę piłkarzy Orła Baniocha na awans do kolejnej rundy. Znowu ten mecz jest na styku, znowu jest nerwówka.
Oby to wszystko skończyło się dobrze, to wtedy będziemy wspominać. Musimy uważać, bo znowu piłka do Bartnika, a on potrafi się odnaleźć w takich sytuacjach. Pokazał to już nie raz, nie dwa. Teraz mamy kłopoty z odebraniem mu futbolówki. Robi to w końcu Bochenek, ale też fauluje napastnika Orła. Jakieś 30 metrów do bramki. Jest to rzut wolny z potencjałem, być może na uderzenie zdecydują się piłkarze Orła Baniocha. Dlaczego nie? Taki rogal w bramkę Marcinkowskiego, wyobrażam sobie to. Nie wyobrażam sobie oczywiście gola, a jeszcze żółtą kartką ukarany jeden z naszych zawodników, a był to Bochenek. No i Ciesielski, czy będzie uderzał, sądząc po ustawieniu jego kolegów z drużyny, tutaj raczej możemy spodziewać się wrzutki. Sześciu piłkarzy Orła Baniocha na 16 metrze od bramki naszego golkipera Marcinkowskiego. No i czekamy, co z tego się wydarzy. Jeszcze brawami mobilizuje bramkarz KTS-u swoich kolegów z linii obronnej. Jest wrzutka, jest wybicie piłki na rzut rożny. Zdaje się, że przez Geriego Borunia. Zatem w 65 minucie tego spotkania rywale będą mieć stały fragment. No jest taki gorszy moment gry KTS-u weszło. Na pewno też, że w tej drugiej połowie reprezentujemy się mniej korzystnie, aniżeli w pierwszej, gdzie to zdobywanie przestrzeni szło nam coraz lepiej. Tutaj no, po przerwie 2-1 prowadzi Orzeł Baniocha. Zobaczmy, warto o tym pamiętać. Zobaczmy, jak jesteśmy zepchnięci. Tylko Jakub Kosecki na desancie, a pozostali piłkarze KTS-u na własnym polu karnym i to już w 65 minucie. Tak, teraz jeszcze próba dośrodkowania w nasze pole karne i takie wybicie futbolówki właśnie w stylu na uwolnienie do kosy. Niestety on do niej nie doskoczył. Ale jeszcze KTS, Machalski niezbyt precyzyjnie doskakuje tutaj Wosztyl, a więc ten ofensywny pomocnik. Wosztyl, już się bałem, że znowu jakiś rykoszet będzie po tym ślizgu Geriego Borunia. Na szczęście tak się nie wydarzyło. Niezmylony tym razem nasz golkiper, no i to KTS weszło, będzie wznawiać grę. Urbański lewą nogą, dobre rozciągnięcie do Kuby Koseckiego. Kuba Kosecki jest już na wysokości pola karnego. Kosecki dobrze przyjął. Kosecki teraz za mocno wypuścił sobie tę piłkę. Jakaż szkoda, bo tam myślę, że byłaby okazja. Tymczasem rusza Możdżonek, trzeba go zatrzymać. Jest walka bark w bark, ale utrzymał się ten piłkarz przy piłce. Bartnik ma trochę przestrzeni, wpada w nasze pole karne. Bartnik! Bardzo czujnie Gerard Boruń, no i byle dalej od naszej bramki. Brawo. Mega, mega ważna interwencja Borunia. Bo to jest taki mecz, taki fragment meczu, który trzeba po prostu przetrwać. Widać, że złapali wiatr w żagle piłkarze Orła, że oni na nowo wierzą w to, że mogą wywieźć zwycięstwo ze stadionu Hutnika Warszawa, z obiektu, na którym swoje mecze rozgrywa regularnie KTS Weszło. Nie chcielibyśmy tego, ale oni w to naprawdę wierzą i będą do tego dążyć. Jeszcze 25 minut co najmniej tego spotkania i ciągłych ataków ze strony Orła Baniocha. No chyba, że jakaś kontra nam wpadnie i znów będziemy mieli taki bardziej lajtowy moment w tym spotkaniu. Albo po prostu znowu zaczniemy grać swoje, jak to się ładnie mówiło, i będziemy po prostu tutaj prowadzić tę grę. Teraz skończyło się na szczęście znowu na strachu. Marcinkowski przygotowany do tego, żeby rozpocząć grę. W obozie rywali wchodzi Gareth Bale, to też jest trochę niepokojące, no ale cóż, począć. Jeżeli zagra tak jak w meczu Polska-Walia, to ja jestem spokojny, powiem tak. Tak, wówczas w poprzeczkę trafił, więc nie mamy się czego obawiać. Wojciech Gorczyca, tak się nazywa. Ale wchodzi do formacji defensywnej, więc chyba nie ma takiego planu trener. A za jaki numer zauważyłeś? Za numer, jeśli się nie mylę... Ojejku, nie wiem, bo myślałem, że za 8, ale numer 8 już chyba zszedł z boiska. No w tak? każdym razie mamy kolegę Gorczycę na murawie i teraz sobie to odnotowaliśmy w tym konkretnym momencie. Następna zmiana naszych rywali. Powiem Ci, że on ma z kolei taki chyba siatkarski wzrost, bo nawet Daniel Ciechański przy nim wygląda na mikroskopijnego, kieszonkowego piłkarza. Tymczasem Świdzikowski pędzi za nim, Wosztyl, dobrze utrzymał się Maciek przy piłce, jeszcze raz do Ciechana, ale Ciechan tutaj uprzedzony przez rywali. Machalski, na szczęście udało mu się przejąć tę futbolówkę. Olszewski, ależ błąd lewego obrońcy KTS-u Weszło. Pytanie, czy tutaj będą jeszcze kolejne zmiany. Być może Przemek Bella, jego doświadczenie i spokój. Być może Marcin Burkhardt, choć też pytanie, w jakiej jest formie. Były reprezentant Polski, natomiast no, to są tacy gracze, którzy mogliby tutaj teoretycznie przynajmniej coś ekstra wnieść do naszego zespołu. Tak, bo zdecydowanie teraz potrzebujemy tego spokoju, tego doświadczenia, utrzymania się przy piłce i wyczyszczenia głowy. Nie możemy zastanawiać się nad tym, czy ten mecz można, czy to prowadzenie można wypuścić z rąk, czy nie, czy Orzeł jest w formie, czy jest groźny, czy nie, czy będzie atakował, czy nie. Tak jak powiedział Kamil, trzeba tu po prostu grać swoje inaczej, grać to, co w pierwszej połowie.
Gerard Boruń. Boruń rozciąga dobrze, spokojnie do Bochenka. Bochenek ma troszeczkę przestrzeni. Barry ładnie mu się pokazał. Barry teraz, żeby zabrał się z tą akcją, ale niestety świetnie w tym starciu rezerwowych zainterweniował także Gorczyca, który zdołał dobrze zapowiadającą się akcję KTS-u weszło przerwać, no ale mamy piłkę. Będzie znowu okazja, żeby stworzyć zagrożenie pod bramką Jurka. Tylko to, czego potrzebujemy, to spektakularne, dobre, precyzyjne dośrodkowanie Machalskiego. Być może znowu gdzieś w stronę Świdzikowskiego. No potrafimy tymi stałymi fragmentami gry rozłożyć niejednego rywala. Jest dośrodkowanie Machalski, ależ tam niewiele brakowało, żeby zdobyć bramkę numer 4. Tym razem to właśnie Barry był tym, który oddawał strzał. Bardzo dobre wejście. Urwał się obrońcom, zabrakło trochę precyzji przy tym uderzeniu. No cóż, ważne, że złapaliśmy jakiś oddech dzięki temu stałemu fragmentowi gry i nie bronimy się przez cały czas. To jest bardzo cenna wartość w tym spotkaniu. I już nasi rywale próbują się zabrać z tą akcją. Jest Wosztyl, dobrze ustawieni piłkarze KTS-u, Urbański do Koseckiego. Troszkę nam zniknął Kosa w drugiej połowie tego spotkania. Być może nieco zmęczony, być może usatysfakcjonowany znakomitym rajdem, okraszonym golem numer 2 w końcówce pierwszej. Natomiast niezależnie od tego, no to jest taki piłkarz, od którego zawsze będziemy, gdy jest na boisku na tym poziomie rozgrywek, wymagać czegoś ekstra. Czekamy na rzut wolny, dobrze rzekł, bo udało się ten stały fragment gry wywalczyć w 70. minucie spotkania, ale też widzimy, bez jakichś wielkich dośrodkowań. Utrzymujemy się przy piłce, chociaż no, Machalski wypuścił ją sobie teraz troszeczkę za odważnie. Na szczęście Możdżonek nie przejął. Machalski! Powiem Ci, że ten Jurek wydaje się być mniej pewny niż Gralik pomiędzy słupkami. Tak, zdecydowanie, ale też te strzały Machalskiego naprawdę się ją popłoch. To chyba piąta próba tego zawodnika i no, ma bardzo dobrze ułożoną nogę. Jakby powiedzieli komentatorzy Ekstraklasy, potrafi uderzyć bez dwóch zdań. Ja myślę, że dzisiaj może mu wpaść coś z dystansu. Ma swój dzień, jeśli chodzi o te strzały, bo one zawsze były groźne. Tak, jeszcze 20 minut, a być może nawet troszeczkę więcej na to, żeby tych prób podjąć. Jest Neumann, dobrze teraz przyjął tę piłkę. Problem w tym, że nie bardzo ma do kogo ją zagrać, no ale jeszcze holuje futbolówkę, świetnie teraz nabiera rozpędu, żeby tam się dał sfaulować Neumann. Tak się nie stało, ale do samego końca cisnął, walcząc o piłkę. To jest oczywiście godna pochwały postawa, natomiast dośrodkował ją już za linii końcowej, a więc będzie rozpoczynać ten Jurek. Natomiast wiesz, to naprawdę mam takie poczucie, próbujmy tych uderzeń z dystansu, ma kłopoty, bo już te dwa razy w drugiej połowie wypluwał takie dosyć, nie chcę powiedzieć, że łatwe piłki, bo tak jak mówiłeś, Machalski nadał pewnej rotacji, ale to też nie były, umówmy się, uderzenia Juninho Pernambucano mimo wszystko, prawda? A jednak no też prawdą jest, że Jurek nie jest Thibaut Courtois, nawet tak ze wzrostu, to bardziej mu, ja nie wiem do kogo, no, Jurek... do Sommera szwajcarskiego bramkarza. Tymczasem znowu może być niebezpiecznie. Ciesielski, na szczęście taka piłka wyrzucająca go z pola karnego KTS-u, ale jeszcze ma czas, żeby ją przyjąć. Ciesielski z dośrodkowaniem. No i nie ma strzału, jest piłka poza linią końcową. Rozpoczynać będzie Marcinkowski. 72. minuta spotkania właśnie się rozpoczyna. Też trener Piotr Kobierecki myślę, że ostrożnie podchodzi do tematu zmian. Tylko jedna roszada póki co w drużynie KTS-u. Mając z tyłu głowy to, że może dojść do dogrywki w tym spotkaniu. A wtedy ten plan taktyczny na spotkanie będzie musiał być zupełnie inny. Oby oczywiście nie doszło do tej dogrywki. Obyśmy utrzymali ten wynik, ewentualnie go podwyższyli. Natomiast myślę, że w głowie trenera taka ewentualność musi być brana pod uwagę. I wie, że jeżeli teraz przeszarżowałby ze zmianami, to później mógłby mieć problem. Ja się wzruszyłem, bo nawet jeden z panów ze służby porządkowej dzwoni do żony, żeby powiedzieć, że to jest taki ciekawy mecz i żeby włączyła Weszło TV i żeby nas posłuchała i pooglądała. No to też świadczy o tym, jak to spotkanie niesamowicie wpływa na obecnych na trybunach Hutnika, nie tylko kibiców, ale także tutaj powiedziałbym ludzi będących w pracy. Prosta strata Neumanna, co dalej za tym pójdzie. Na szczęście Gruziński nie miał tam za bardzo pomysłu, jak posłać tę piłkę do przodu, ale jeszcze utrzymują się przy futbolówce nasi rywale. Jest Gorczyca, Możdżonek, no schowani tak naprawdę za podwójną gardą w tym momencie KTS-iacy. Taki obraz meczu trochę jak w pierwszej połowie po tej samej stronie boiska. Czyli KTS zepchnięty do defensywy, raczej muruje, raczej dba o to, żeby te odległości pomiędzy formacjami czy poszczególnymi zawodnikami nie były zbyt duże, a to rywal próbuje ataku pozycyjnego. Ale też będzie ciężko z ataku pozycyjnego coś wsadzić drużynie Orła Baniocha, no bo te gole były no raczej po naszych błędach.
I teraz dośrodkowanie z rzutu rożnego. Nabiegają tutaj już w nasze pole karne rywale. Na szczęście udało się głową przynajmniej na chwilkę to zagrożenie gdzieś oddalić. Jeszcze raz Możdżonek do Gorczycy. I kontra. Tak, i oby to była kontra. No Bary poczekał, bo też za bardzo nie widział tam możliwości podania do przodu. To było bardzo inteligentne. Podobnie jak to przepuszczenie piłki przez Koseckiego. Niestety Machalski w tym wszystkim się nie zorientował. No gdyby on wiedział, o co Kosie tutaj chodziło, to kto wie, czy nie miałby szansy, żeby wreszcie oddać strzał z bliska, były zawodnik z Licza Pruszków, bo gdyby on poszedł za tą piłką, no to myślę, że mógłby być w sytuacji sam na sam z Jurkiem. Tak, to możliwe. Natomiast też profesorskie zagranie obrońcy Orła, który przewidział dokładnie, co chce zrobić Kosecki, zrobił kilka kroków do tyłu, nie dał się zaskoczyć temu piłkarzowi na dość proste zagranie. Tak, teraz Marcinkowski, nie, jednak będziemy mieć, pokazuje, że od bramki chyba w tym konkretnym momencie sędzia nie pokazał. Wracają piłkarze KTS-u we własne pole karne, będzie rzut rożny, a w międzyczasie kolejna zmiana w drużynie Orła Baniocha. Piotr Sadowski pojawi się na boisku. Dynamicznie zbiega piłkarz, który już opuszcza murawę, a jest nim, za chwilę zobaczymy numer na jego plecach, albo i nie zobaczymy. Różnie to może być. Jest to numer 22, zatem z boiska schodzi Dębiński. Tak jest. Sadowski zamiast niego, mamy ten rzut rożny w 75. minucie spotkania i na nim w tym momencie się koncentrujemy. Udało się doskoczyć do piłki Szczerbowskiemu. Na szczęście tylko tak musnął piłkę niezbyt czysto głową, no i dzięki temu nie ma zagrożenia pod naszą bramką. Mamy natomiast uraz jednego z piłkarzy KTS-u, nie wiem, czy to nie jest Świdzikowski, a więc jeden z kluczowych piłkarzy naszej drużyny, zatem mamy nadzieję, że tutaj nic poważnego się nie stało i że Maciek, zdobywca dzisiaj gola, no ale też gość, który był pechowo zamieszany w dwie bramki dla rywali, będzie mógł wrócić do gry. Tak, on już się podnosi, wszystko w porządku, tam jakiś uraz barku, natomiast nic poważnego, będzie mógł rozpocząć za chwilkę Marcinkowski. Ostatni kwadrans tego meczu, jeżeli chodzi o podstawowy czas gry, rozpoczyna się teraz. Ciechański, złe przyjęcie, znowu miał problemy z Gorczycą, Możdżonek. No trzeba powiedzieć, że on tak zdynamizował tę grę w środkowej strefie boiska, odkąd pojawił się na murawie. Tak, bardzo nieprzyjemny gracz dla piłkarzy KTS-u. Nisko osadzony, szybkie ruchy. Jest w stanie jednym balansem ciała, jednym zwodem przesunąć akcję do przodu, zbudować przewagę. No mają problem z nim piłkarze KTS-u. Orzeł walczy, Orzeł zasługuje naprawdę na dużo ciepłych słów, niezależnie od tego, jak to spotkanie się zakończy. A Orzeł też odgrażał się na swoim fanpage'u na Facebooku przed tym spotkaniem, jednocześnie zdając sobie sprawę, że nie jest faworytem tego meczu. Przed nami spotkanie, w którym Orzeł skazywany jest na porażkę, pisali na Facebooku. My jednak lubimy sprawiać niespodzianki, grając z najbardziej wymagającym przeciwnikiem. Zamierzamy dać z siebie wszystko i dając z siebie wszystko, a teraz chyba w słupek. Nie, tam zdaje się, że Jurek, wiesz, sparował tę piłkę tym razem do boku. Ale taki dźwięk, jakby piłka trafiła w obramowe. Bo on ręki. Ma też rękawice właśnie z tego samego materiału, co jest metalowe. Słupek z aluminium, tak, tak. Przeszkadza mu w zaciskaniu pięści, ale daje sobie radę. Teraz będziemy mieć rzut rożny z lewej strony boiska, dośrodkowanie. No może w tym momencie padnie bramka numer 4, nie, bo to była bardzo zła wrzutka, ale też na szczęście nieokraszona kontratakiem dla rywali, choć może powiedziałem to w złym momencie, fatalny błąd Neumana, łatwo mu tam Możdżonek tę piłkę odebrał, ale też dobrze naprawił swój błąd Neumann, który teraz tam się wścieka. Brakuje tylko jakichś lianów, żeby się rozebrał i w takim nadupniku jak Tarzan biegał i krzyczał oj, 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 oj. Na razie tego nie robi, ale to też widać, powiedziałbym, jak bardzo dużo serca i takiej energii wkłada nasz piłkarz w to spotkanie. Tak, Neumann zdecydowanie dużo serducha na boisku zostawi. Płuca zdarte po tym meczu. O, jest Bary, jest okazja. Tak, Januszewski, może teraz Bary do Ciechana, no ale dzisiaj Daniel poza grą długimi momentami w tym spotkaniu. Teraz niestety... Tak to wygląda. Tymczasem Ciesielski na szczęście tam z Bartnikiem absolutnie się nie zrozumieli, choć jeszcze napastnik tej drużyny utrzymuje się przy piłce. Jest Bartnik, dośrodkowanie w nasze pole karne. Możdżonek mimo tych nie najlepszych warunków fizycznych powalczył o futbolówkę. Natomiast tam żaden z rywali nie zdołał oddać strzału. Kosecki może teraz... Ciężko będzie coś z tej akcji ukręcić Kubi, ale też dobrze utrzymał się przy piłce, zagrywając ją do Machalskiego i tutaj już możemy dynamizować. Jest Urbański, troszkę zniknął nam w drugiej połowie tego spotkania nasz środkowy, lewonożny pomocnik. Cały czas KTS utrzymuje się przy piłce. Neumann, Bochenek.
Mam wrażenie, że ten moment, w którym najwięcej intensywności byli z siebie w stanie dać zawodnicy naszych rywali, już się skończył, ale też spokojnie, poczekajmy, co będzie dalej. Świdzikowski do Koseckiego, jest już tutaj Olszewski, no też dla nas taki mecz to jest sprawdzian tego, co nas może czekać w przyszłym sezonie, jak my wyglądamy na tle rywali z wyższej klasy. Myślę, że KTS jakościowo-piłkarsko jest zespołem tutaj lepszym, nie ma co w ogóle o tym mówić. Te dwa gole dla rywala przypadkowe, ale też dosyć przypadkowe, ale też no, trzeba sobie powiedzieć, że chyba jest to nasz najtrudniejszy przeciwnik w tym sezonie mimo wszystko. Tymczasem Gorczyca, podanie do Bartnika. Na szczęście dobrze ustawieni KTS-iacy przejęli tę piłkę. Jeszcze raz Neumann, on ma tę ciąkę na bramkę, potrafi ruszyć. Neumann, kapitalna teraz piłka, ale też dobrze ustawiony był Szczerbowski. Nie wiem, czy masz takie wrażenie, że nasza drużyna chce wszystko pchać do przodu, zamiast trochę uspokoić grę i właśnie powymieniać sobie podania w środkowej strefie pomiędzy obrońcami, zwłaszcza, że Orzeł Baniocha niespecjalnie kwapi się do tego, żeby presować, żeby zaciekle odbierać piłkę. Może teraz troszeczkę wyżej wyszli względem poprzedniej akcji, ale generalnie jest przestrzeń do tego, żeby pograć trochę na utrzymanie, pograć trochę na czas, zmęczyć rywala, który będzie musiał biegać za tą piłką, który będzie się już niecierpliwił, że zamiast atakować musi tutaj przesuwać i myśleć o tym, jak odebrać futbolówkę. No znowu mamy pchania akcji do przodu i znowu mamy stratę, bo w bardzo prosty sposób Daniel Cichański został zastawiony i nie zrobił tego, co Bartnik kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu, kiedy to wyłuskał piłkę spod nóg Świdzikowskiego. Brakuje dzisiaj Danielowi takiej energii. Na tym etapie meczu mam też wrażenie, że takiej wiary w to, że można tych zawodników gdzieś przestawić, przepchnąć. Mówię o tych defensorach naszych rywali. To, co mówiłeś, że Bartnik tutaj gdzieś stara się, powiedziałbym, handryczyć z Boruniem, czy też Świdzikowskim, przepychać, walczyć, szukać takich bezpańskich piłek, skutkiem czego padła zresztą przecież pierwsza bramka dla naszych przeciwników. Olszewski tutaj ładnie blokował futbolówkę przed jednym z rywali. Pytanie, czy sędzia, no właśnie, nie odgwiżdża w tym wszystkim rzutu wolnego dla naszych przeciwników, bo i tak może być tej sytuacji, a skoro tak, to pewnie będzie okazja, żeby dośrodkować piłkę w 81. minucie gry, która właśnie się rozpoczęła w okolice pola karnego KTS-u. Weszło ostatnich 10 minut podstawowego czasu gry, no i co? I będzie okazja na wrzutkę zawodników Orła Baniocha. Znowu cała drużyna KTS-u w okolicach własnego pola karnego. Mamy też dwuosobowy mur. Jakbyśmy się obawiali takiego chytrego strzału spod linii bocznej, ale do tego chyba nie dojdzie. Zresztą teraz nie może się zdecydować Urbański, czy być w murze, czy nie być. O, Marcinkowski jakby zawahał się w ostatniej chwili, czy chwytać tę piłkę, a skoro nie był pewien, no to wykonał najrozsądniejszy możliwy ruch, czyli po prostu ją wypiąstkował. No i całe kolejny szczęście, rzut z aut. Tak, całe szczęście, że w aut, a nie na rzut rożny. Możdżonek pod linią końcową, będą próbować jeszcze dośrodkować piłkę w nasze pole karne. Jest tutaj jednak kapitalnie ustawiony jeden z zawodników KTS-u. Weszło, zdaje się, że Bochenek, jeszcze Neumann. Oni na tej prawej stronie potrafią walczyć do upadłego, w tym przypadku dosłownie. I proszę, jak błyskawicznie powstał Neumann, zagrywając do Barego. Teraz będzie okazja Bary, żeby zachował zimną głowę. Bary, dobrze, jest, pokazuje mu się Machalski. Machalski jeszcze raz do Januszewskiego. Januszewski, ale też z dobrym powrotem na 20 metrze od własnej bramki na Sierywa, ale też kapitalnie Machalski na wślizgu. Jechał na tyłku do samego końca, żeby ta akcja, żeby ta piłka zagrana wzdłuż lewej linii bocznej nie doszła do Możdżonka. Brawo, brawo. No, ofiarności nie może nam zabraknąć w tej końcówce meczu i właśnie takich zagrań, jak teraz Machalskiego chcemy... No to musi być po prostu jeżdżenie na dupach, żeby awansować dalej w tym Pucharze Polski. Tak jest. Możdżonek. Przy nim Machalski. Machalski, tutaj nie pozwalamy odwrócić się w ogóle w kierunku naszej bramki rywalom, a nawet gdy to się udało, no to gdzieś tam zahaczył Januszewski Możdżonka, choć Bary nie zgadza się z taką interpretacją zdarzeń. Będzie jeszcze jedna zmiana i to Dycha wchodzi w zespole rywali. Aż dwie zmiany będą. Zobaczmy, o mój jeszcze Boże. Kto. Jeszcze dziewiątka, Dycha i dziewiątka. Czyli Marcin Rawski, dziewiątka, i Eryk Agzyniak. Agnyziak, przepraszam, Agnyziak. Czyli tych najlepszych w teorii, przynajmniej numerowej, trzymają na koniec, mój drogi. To no jest dobrze. Ten słynny element zaskoczenia. Gorczyca. Jeżeli ta teraz... taktyka się sprawdzi, o trenerze Kobzy będą pisać jutro na całym świecie. Tak, od Rio de Janeiro przez Trondheim
po Wenecję. Chociaż to z geograficznego punktu widzenia, co powiedziałem, było bez sensu. Ale to nie pierwsza głupota, którą dzisiaj powiedziałem. Machalski do przodu, gdzieś tam w kierunku Daniela Cigańskiego, no ale ta piłka też nie doszła tutaj do adresata. Jeszcze raz Jurek do Gorczycy, a my czekamy na te dwie zmiany w szeregach naszych rywali. Tymczasem no nie wykonuje zbyt wielu korekt, a właściwie żadnych korekt w ostatnich minutach trener Piotr Kobierecki razem z Oskarem Śliwowskim, chociaż gdzieś tam rzucił kilka zdań w kierunku ławki rezerwowych, więc być może nam się to zmieni. Jest Możdżonek, 84. minuta tego spotkania. Możdżonek, Ciesielski, rozciąga dynamicznie, szybko, gdzieś tam w kierunku zawodnika z numerem 11, czyli Ruszteckiego, no i widzimy, że tutaj Boruń nie bawił się w półśrodki, tylko po prostu wybił tę piłkę. Neumann próbował wyłuskać teraz ją spod nóg rywala, nie wyszło, szkoda, nie będzie strzału z dystansu. Teraz też przymierzał się Bartling do tego, żeby uderzyć, ale był tyłem do bramki, więc zrezygnował z tych zamiarów, poszukał czegoś innego. Na nasze szczęście mamy kontrę. Tak, rusza Kuba Kosecki, znakomicie utrzymał się przy piłce Kuba Kosecki, no ale sam na czterech rywali, to już było szalone, natomiast plusem tej sytuacji jest to, że udało mu się wywalczyć rzut wolny i to z bardzo dogodnej pozycji. Też taki okrzyk ekstraklasowy, widać, że on to przećwiczył nie raz, nie dwa, nie trzy. Tam jak na przykład na Łazienkowskiej cię faulują, jest 20 tysięcy kibiców, naprawdę musisz wrzasnąć, żeby cię sędzia usłyszał. A tymczasem, proszę Państwa, jednak jedyny w swoim rodzaju Marcin Burkhardt szykuje się już do tego, żeby wejść być może na ten rzut wolny, być może to będzie zmiana. Niczym w siatkówce, jak się robi podwyższenie bloku, to tutaj Burkhardt, żeby spróbować uderzyć. Schodzi Neumann, ale pytanie, czy zamiast niego Burkhardt, bo Bury nie wchodzi na boisko, nie wiem. Tak, tak, zamiast niego Marcin Burkhardt już teraz pojawił się na boisku. Ciekawe, jak to będzie wyglądało na rysie taktycznym, no bo przecież Neumann grał jako skrzydłowy. Oczywiście wymieniał się on zadaniami bardzo często z prawym obrońcą, natomiast Burkhardt, no to jest typowy, teraz już środkowy obrońca. Być może oznacza to przejście na trójkę z tyłu, albo jest to zmiana, tak jak mówiłeś. Na ten rzut wolny, nastawiony tak. Na cel, bo podchodzi do piłki Marcin Burkhardt. No to czekamy na takiego gola, jakie prezentował podczas swojej gry w Ekstraklasie, czy to reprezentacji Polski. Ależ by to było, jakby teraz przypierdańczył w bramkę Jurka Marcin Burkhardt. Czekamy na ten strzał Burego. Marcin Burkhardt mocno bramkę na 4-2. To nie jest wejście Smoka, to jest wejście Marcina Burkharda. I teraz czyszczą mu stopy, ale to oczywiście jak najbardziej zasłużone. Ależ tutaj kapitalnie wprowadził się do gry były reprezentant Polski. I znakomity rocznik, 83. mur. Piękny strzał, precyzyjny, obok muru. Nie kombinował, nie próbował na siłę. Uderzył technicznie tak, jak doskonale to potrafi. Pierwszy kontakt z piłką w tym meczu Marcina Burkharta. Swoje już zrobił, jeszcze brakuje tylko, żeby zszedł z boiska, dopełniając taką hokejową zmianę, bo faktycznie być może jak trener Kobierecki zobaczył, że jest rzut wolny z takiej odległości, to stwierdził, no Marcin, już, to jest już twój moment. Musisz wchodzić na boisko. A widzimy też, że Burkhardt zajmuje pozycję w środku pola. Z kolei chyba Januszewski pojawia się bliżej prawego skrzydła. No to było uderzenie, o które nic nie robiliśmy. Znakomicie przy prawym słupku bramki Jurka Marcin Burkhardt wykończył akcję, dając jakże ważną bramkę KTS-owi weszło. Miejmy nadzieję, że bramkę na wagę awansu. Chociaż teraz znowu i Bochenek, i Boruń, i tak mało pewnie budząc w nas pewnego rodzaju nerwowość. Z drugiej strony pamiętamy, że to jest 87. minuta gry. No i rywale są już w arcytrudnym położeniu. Januszewski, ale nie udało mu się doskoczyć do piłki. No teraz tak trochę gra Rawski, jakby to oni prowadzili, prawdę powiedziawszy, 4-2. No nie spieszy się. No dzisiaj podczas tego spotkania obejrzeliśmy, ile znaczą indywidualności, bo gdyby nie Kosecki, gdyby nie Burkhardt, gdyby nie te duże nazwiska, jakie zawitały do KTS-u na ten sezon, chociaż Burkhardt oczywiście już podczas rundy wiosennej tamtych rozgrywek był, już trenował z drużyną KTS-u, no gdyby nie oni, no to by tutaj nie było takiego korzystnego wyniku dla naszej ekipy. Tak, teraz trochę zamieszania pod polem karnym KTS-u weszło, ale mamy nadzieję, że szybko uda się je
powiedziałbym, powściągnąć. Jeszcze Patryk Jakubczyk przygotowany do wejścia. Tymczasem ruszamy z kontratakiem. Ma sporo przestrzeni. Kuba Kosecki ma też po swojej lewej stronie Daniela Ciekańskiego, ale on już idzie na przebój sam. Kuba Kosecki! No gdyby troszkę lżej wypuścił sobie tę piłkę, ja myślę, że ta jego bezczelność boiskowa aż nawet zdziwiła tutaj zawodników Orła Baniocha. Nie spodziewali się, że ruszy sam przeciwko milionom. No tak się wydarzyło. A teraz jeszcze wycięty jeden z piłkarzy naszych rywali, czyli Bartnik, nie przerywa sędzia gry, stosując przywilej korzyści. Możdonek. Leży jeden z piłkarzy na murawie. Tak, cały czas Bartnik, no ale kontynuujemy grę, bo utrzymali się rywale przy piłce. Teraz Fosztyl ją wybija, no na pewno nie udaje tutaj Bartnik, bo przecież to jest napastnik drużyny, która przegrywa, więc ciężko go gdzieś posądzać o ewentualne kombinowanie w tej sytuacji, byłoby to przedziwne, więc na pewno ucierpiał, ale miejmy nadzieję, że wszystko z nim będzie w porządku. Tymczasem czekamy na to, kto ma wejść zamiast, albo inaczej, kto ma zejść z boiska, za kogo ma się pojawić Patryk Jakubczyk. Jakubczyk jest też jednym z tych piłkarzy, o których mówiliśmy, którzy pamiętają to pierwsze, historyczne niestety dla nas, starcie z Orłem Baniocha, który wówczas zaprzepaścił nasze szanse na awans do okręgówki i sam awansował wyżej. Taka dziwna sytuacja, bo jakby nikt nie kwapił się do zejścia z boiska. Patryk Jakubczyk czeka. No ale to chyba sędzia też musi dać sygnał, że no taka zmiana może być przeprowadzona. Tak, ja wiem, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale też tak wszyscy patrzyli po sobie, no dobrze. Na razie rzeczywiście czekamy. Możdżonek do lewej strony boiska. Dobrze odzyskaliśmy piłkę, a konkretnie zrobił to Marcin Burkhardt, Urbański. Jest Kuba Kosecki po lewej stronie, jeszcze Olszewski, dośrodkowanie, może teraz, ależ tam niewiele brakowało, a Gorczyca strzeliłby samobuja, a tym samym piątego gola dla KTS-u. Daniel Ciechański dzisiaj nie może trafić, no to rywale chcieli mu pomóc. Dużo się nie pomylił Gorczyca, ale też strzał w stylu Daniela Ciechańskiego z pierwszej połowy. Schodzi jednak Kuba Kosecki. No to przeważnie on jest tym zawodnikiem, który opuszcza plac gry, kiedy przy linii bocznej staje Patryk Jakubczyk. Jeszcze zbił piątkę, jeszcze oczywiście truchta po to, żeby gdzieś tutaj, korzystając z tego swojego doświadczenia boiskowego, złapać kolejne sekundy. Brawa od współkomentatora. Kuba Białek nawet w przerwie podszedł do swojego imiennika i powiedział: stary, sam bym tego lepiej nie strzelił. Nie, no tak oczywiście nie było. Ja bym się połamał 3 razy podczas takiego rajdu. Nawet bym nie stawiał siebie obok Jakuba Koseckiego. Świetny mecz, bardzo dobry w dryblingu, kapitalna bramka, łapie gaz Kuba Kosecki i widać, że będziemy mieli z niego naprawdę dużo pociechy. Teraz jeszcze zamieszanie, no ale niestety Bochenek w tym olbrzymim tumulcie w polu karnym Orła Baniocha nie był w stanie wepchnąć piłki do siatki. Jest Jakubczyk z dobrym przyjęciem, takim od razu odwracającym się do bramki rywali. Chciał tam Bochenek pomiędzy nogami jednego z przeciwników zagrać do Daniela Ciechańskiego bez efektu. Jeszcze Burkhardt, jego podanie to jak strzał, powiem ci, przyjąć na głowę, tak. Odważnie, no ale już czekamy teraz na gwizdek kończący ten mecz w wykonaniu arbitra głównego i tym samym awans KTS-u weszło i tym samym rewanż na Orle Baniocha. Marcin Burkhardt teraz przeszedł do defensywy, zamienił się tam z jednym z naszych obrońców. Chyba z Gerardem Boruniem? Nie, oni w trójkę na koniec tego spotkania będą bronić dostępu do naszej bramki. Widać też po Burkhardzie, że dynamika nie ta, co kiedyś, chociaż on nigdy nie był demonem szybkości. Ty mi tutaj Marcina raczej nie krytykuj. Nie krytykuję, bo jest jednym z bohaterów jak najbardziej. Chcę podkreślić, że porusza się z dużą gracją po tym boisku. Gracją godną profesora. I już właśnie profesor Burkhardt, taka piłka na dobieg, lewą nogą posłana wzdłuż lewej linii bocznej do Patryka Jakubczyka, ale jednak nieco zbyt mocna, by adresat tego podania do niego zdołał doskoczyć. Jeszcze w centralnej części boiska są KTS-iacy. Machalski dobrze do Burkharda. Utrzymujemy się przy piłce już po 90. minucie gry, a zatem niebawem możemy spodziewać się gwizdka sędziowskiego. Jeszcze Bary chciał tak delikatnie dziubnąć tę piłkę w stronę Bochenka, no ale za bardzo nie wyszło, natomiast dostał szansę do rewanżu Januszewski i teraz z niej skorzystał Bochenek. Bochenek na wysokości pola karnego. Bochenek minął jednego z rywali, natomiast no, nie był w stanie tego spuentować dobrym podaniem. Już doliczony czas gry, już nic tutaj złego dla KTS-u się nie wydarzy.
No chyba, że będzie jakiś cud, nie możemy... Nie, go nie, oczywiście... Kuba, już nie kombinuj żadnych cudów. Nie będzie? Dobra, to nic się nie wydarzy. Czyli już powoli możemy świętować zwycięstwo... Kiełbaską, a nie, nie możemy, bo nie mamy. I awans do kolejnej fazy okręgowego Pucharu Polski. Tak, z numerem 9 Rawski teraz do tyłu. No zawodnicy Orła Banioka już też sprawiają wrażenie drużyny, która czeka na zakończenie tak naprawdę tego spotkania. Gorczyca do środka pola. Dobrze to wszystko teraz przewidział Świdzikowski. Daniel Ciechański. Ciechański prawą nogą, choć to była pozycja do zagrywania lewą. No ale Daniel chyba nie poczuł się na siłach, żeby tego dokonać. Jeszcze jest Gorczyca. Jest rzut wolny, proszę. No sędzia może myśli, że jest dogrywka. Może powinniśmy tutaj wyjaśnić. Panie sędzio, że... kończymy już. Sędzio, nie jest 2-2, 4-2 dla nas, halo. Przypomniałem sobie, że kiedy po raz ostatni komentowałem mecz KTS-u, to Daniel Ciechański miał również absurdalnie słaby mecz. Wówczas bardzo często był łapany na spalonym. Jeśli się nie mylę, to był mecz z Wicherem Kobyłka, jeszcze w tamtym sezonie. Więc może to ja tak działam na Daniela, że ta presja go w jakiś sposób paraliżuje. Oby nie, bo jak nie, no to już nie będę przychodził do KTS. Ja wolę, żeby Daniel strzelał. Wosztyl, dośrodkowanie, Januszewski tutaj je przerywa. No nie wiem, niech widzi, że jest to sędzia. Widocznie wyszło mu, że tutaj tych minut doliczonych ma być kilka. Chwilowo nie mamy tablicy świetlnej, wobec czego nie wiemy, ile arbiter tak naprawdę doliczył. Wiemy, tak? Nie wiemy. 94. A no tak, pokazuje nam teraz realizator, że to czwarta minuta doliczonego czasu gry, czyli już naprawdę sporo. No tych przerw było trochę, ale czy aż tyle? Dobrze, to my już tutaj nie będziemy wchodzić w kompetencje pana arbitra. Patrzymy na pewnie ostatnią akcję tego spotkania. Miejmy nadzieję, że ostatnią akcję tego spotkania. Dośrodkowanie z lewej strony, z rzutu rożnego. Jeszcze trzeba z siebie odrobinkę tej energii wykrzesać. Jeszcze trzeba tutaj powalczyć. Wybita piłka. Po raz kolejny przez KTS-iaków. Panie sędzio, halo. No. Panie Nieturek, kończ pan ten mecz. No właśnie. Ja by był, jakby się okazało, że arbiter ma na nazwisko Turek tego spotkania na przykład. Teraz jeszcze Możdżomek! No, na szczęście nie było rykoszetu. Jest za to awans 4-2. Dwie kapitalne bramki KTS-u weszło. Jedna po indywidualnym rajdzie w końcówce pierwszej połowy tego spotkania w wykonaniu Kuby Koseckiego. Druga wszedł na boisko, ustawił sobie piłkę, strzelił i pozamiatał Marcin Burkhardt. Rewanżujemy się tym samym Orłowi Baniocha za porażkę w meczu barażowym o awans do Ligi Okręgowej sprzed dwóch ponad już lat. Tak jest, rachunki zostały wyrównane, chociaż oczywiście wolelibyśmy wówczas awansować, a dzisiaj przegrać. Jakbyśmy mieli taki deal do podjęcia, to ja byłbym chyba zainteresowany, natomiast czasu już nie cofniemy, przynajmniej wyrównaliśmy te rachunki i bardzo dobrze meldujemy się w kolejnej rundzie. Mecz, który trzymał w napięciu, nietypowy dla KTS-u mecz, bo nie było to zwycięstwo pewne. Orzeł napędził nam trochę stracha. Oczywiście to my przez cały mecz wygrywaliśmy, abstrahując od wyniku 0-0 naturalnie, ale ten orzeł naciskał, sprawiał wrażenie drużyny, która jest w stanie doprowadzić do wyrównania. To się nie stało. Byliśmy o wiele lepsi, a nasi najbardziej doświadczeni zawodnicy, bo trzeba tutaj też wspomnieć jeszcze o Świdzikowskim, który bardzo szybko zrehabilitował się po tym błędzie przy bramce na 2-3, jeśli się nie mylę, nie. Ty już się dzisiaj, Kuba, zakręciłeś. Ja już się awansowaliśmy, jest tak. Dobrze, cieszymy się. Wchodźcie na nasze social media KTS-u, weszło na naszą stronę, tam będzie dużo pomeczowych ciekawostek, tam będzie relacja. Teraz jeszcze brawa dla Burego, no jest mu za co dziękować, bo strzał był przedniej marki. Dziękujemy wam za to spotkanie. Kamil Gapiński. Jakub Białek, trzymajcie się ciepło, cześć.